Hej, witajcie na napisach końcowych. To jest nasze poniedziałkowe podsumowanie tygodnia we wtorek. Tym razem naprawdę we wtorek. Ostatnio różnie było z tymi terminami. Dzisiaj mamy mniej newsów, ale wydaje mi się, że jest kilka interesujących, szczególnie w temacie Hej, kwestii superhero. Poniedziałkowe podsumowanie. Zacznijmy jednak od paru rzeczy, które robiliśmy ostatnio, bo one będą miały duży wpływ na to, co będziemy robić wkrótce. Więc jeśli chodzi o moją grową stronę to tylko mogę powiedzieć że nic nowego nie miałem okazji zagrać. By the way nie będziemy się o tym gadać widziałem ten zwiastun tej nowej gry Star Warsowej. Wygląda OK ale to Ubisoft więc się zobaczy ale nie będziemy o tym gadać. Ja go jeszcze nie widziałem nawet wysłaliśmy go chwilę przed tym nagraniem i nawet nie zażyłem. bo walczyłem z kompem jak, no, 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 jak widzicie. Um, więc tak jak mówię growo raczej nie miałem okazji w nic nowego zagrać natomiast. Miejmy okazję obejrzeć kilka rzeczy. I tak. Skończyłem Invincible, Radek jeszcze ogląda, jest duża szansa, że o tym pogadamy. Um, no, cały czas oglądamy bieżąco Shogunę, ale jeszcze zostały dwa odcinki, więc jeszcze zanim do, wyjdzie 10, to oczywiście pogadamy. Uważam, że to jest dalej wybitny serial, ale to jeszcze jeszcze zostały nam dwa odcinki do finału. Um, mam tutaj, że mam podobno gorszą jakość mikrofonu. To bardzo możliwe, że jestem lekko ja przyciszony. Ja też się też też, też też się bad, Bardzo możliwe, że jestem lekko przyciszony. Poczekajcie chwilę. Teraz powinniście mnie słuchać, słuchać znacznie lepiej. No jest lepiej, jest lepiej głośniej. Dobrze. Dzięki za zwrócenie uwagi. Więc. Jest jedna inna kluczowa sprawa. Mianowicie udał, dostaliśmy przedpremierowo pewien serial. I ten serial nazywa się Fallout. Radek widział pierwszy odcinek. Ja miałem okazję zobaczyć cały sezon. Jutro na naszym kanale pojawi się moje. Bezspoilerowe, takie nawet nie recenzja, a pierwsze wrażenia, powiedzmy, bo już z nocy, ze środy na czwartek będzie już można zobaczyć cały sezon. Jeżeli ktoś ma nocny tryb życia albo wstaje rano i nie musi iść do pracy z jakiegoś powodu, to będzie mógł sobie zobaczyć. Więc jutro wrzucimy nasze. Ja wrzucę pierwsze wrażenia. Mogę tylko z góry powiedzieć, że jest świetny. <laughs> to mogę powiedzieć, że mam wrażenie, że gry znalazły swoje, wreszcie swoje miejsce w serialach. Były od lat próby adaptacji filmów, filmowo gier i one no, w większości wyszły jak wyszły. Ale może przypadkiem jest tak, że seriale że seriale dają więcej miejsca. Gry jednak zwykle dają nam dłuższy czas na życie się z postaciami. Zwykle światotwórstwo jest znacznie ważniejsze w grach, więc potrzebujesz też więcej czasu, żeby ten świat przedstawić, żeby pokazać, co się dzieje. I, i po prostu w gry gramy dłużej więc ta forma serialowa może bardziej się przekłada więc mieliśmy rewelacyjne The Last of Us a teraz uważam, że mamy absolutnie świetnego Fallouta, który jest z przyjemnością obejrzałem te 8 odcinków, one były na... ja, ja naprawdę jestem, super ja jestem bardzo ciekaw, bo mi się ten pierwszy odcinek podobał naprawdę, tylko później musiałem na trzy dni wyjechać do Warszawy w sprawach relaksacyjnych i było super, o czym zaraz powiem, ale też nie miałem jak tego obejrzeć, bo niestety jak się dostaje te e, odcinki wcześniej, no to one tam są ograniczone czasowo do oglądania, tam jest dużo narzuconych właśnie tych wszystkich ograniczeń i niestety nie mogłem wziąć tego ze sobą, więc dlatego Oskar będzie musiał powiedzieć coś sam, a chcemy, chcemy wykorzystać tę okazję, skoro ktoś z nas mógł zobaczyć ten serial wcześniej. Tak, ale będzie jeszcze okazja, żeby pewnie pogadać o całości, bo ja będę nadrabiał już e, razem ze wszystkimi teraz na spokojnie. Tak, w sobotę wpadniemy do Filipa z Bez Schematu na, na jego kanał e, i będziemy spoilerowo sobie gadać z nim o Fallout'cie, ale też nagramy nasze spoilerowe omówienie tutaj na, na napisy końcowe oczywiście. więc mm -hmm. Sobie też tutaj nagramy. Ja mogę tylko powiedzieć, że e, Ella Pernell jako główna ta walldwellerka i obok Walton Goggins, jako ghoul, to po prostu kradną cały show i ich wątki. S są inne wątki, które też są super, ale ta dwójka to jest po prostu cudo, absolutne. E, więc mówię, ja, ja, jestem, ja jestem wręcz zachwycony tym, jak Fallout wyszedł. I, i naprawdę, y, jeszcze dostaliśmy informację, że od razu przyklepali drugi sezon. Nie dziwię się, naprawdę się nie dziwię. Nie? To, to, to jest co, co... Je, je, jest co kontynuować. Um, Okej. Okay. Yy, czy coś jeszcze z mojej strony? Chyba nie. Nie wiem, jak u ciebie. Jeśli chodzi o... nie, 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 bo ja byłem sobie z znajomych po w Warszawie. Zresztą z Skarem też się widziałem. Mieliśmy z Skarem coś nagrać, jak zawsze. Zawsze, tak zawsze ustawiamy- coś nagramy, będzie fajnie. Będziemy no mogli siąść u Skara w pokoju i będzie super. Przyszedłem do Skara. Z, zaczęliśmy gadać o wszystkim najwięcej o grach, <noise> nagle się skończyło i ja już musiałem lecieć na pociąg powrót, na busa powrotnego, więc to się tak zawsze u nas kończy, I, ale przez to, że, że Oskar mnie zagadał na temat Final Fantasy 14, <noise> ja instalowałem wszystkie dodatki z Final Fantasy 14, robiłem sobie postać humanoidalnego kota, który napierdala Nie, wręcz. Nie, to i... człowieka, bo humanoidalny to to jeszcze inna raz. <noise> Okej, okay, dobra, dobra, dobra i... Nie wiem, może, może się uda coś z tego nagrać kiedyś, jak będę tam się z Wami bujał, to mój z Pawłem. Zobaczymy, tak, mamy, zobaczymy. Mamy ogólnie w planach, e, teraz jest sporo seriali, więc nie wiemy jak się wyrobimy, czy w tym tygodniu dalibyśmy radę, bo chcemy tego Invincible'a nagrać. E, ale mamy, mieliśmy już w planach nawet w ten czwartek zrobić gameplay, ale e, z Helldivers chcieliśmy zrobić. E, ale tak jak mówię, jest w tej chwili strasznie dużo seriali do nadrabiania, więc nie mogę obiecać, że teraz mamy czas na gameplay konkretnie a chcemy zrobić gameplay na napisach na bardzo. W ogóle jak tam, jak byłem w BAWie, to e, zresztą ty już wiedziałeś, kumpel mi zrobił najlepszy prezent świata, tak. bo Kupił sobie drukarkę 3D i mi zrobił szpony Logana, które są absolutnie zajebiste i, i robią wszystko jak trzeba, tak jak powinny robić szpony Logana i wyglądają super i leżą super i wow, jestem tak pod wrażeniem, w ogóle każdy jeden pazur to wydrukowanie wydrukowanie zajmowało 5 godzin, więc wow. Przyjaciele są najlepsi zawsze i wszędzie. W ogóle mogę zrobić tak, i mogę zrobić tak, i nie wiesz co się dzieje. Schowałem jeden pazur, i teraz patrz, patrz, patrz. Czekaj, 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 mm -hmm. bo to będzie. Zobacz, mogę ci pokazać faka. Mm -hmm. <laughs> nie, to jest absolutnie zajebiste. Wypad był super. E, nic nie nadrobiłem co chciałem nadrobić, żadnych filmów. Oglądaliśmy znowu włoskie kino policyjne, ale o tym kiedy indziej. To są najlepsze filmy. W ogóle Netflix ma najlepszą ten, najlepsze rzeczy u siebie. Mają stare horory, w ogóle teraz w ogóle na Netflixa. Kumpel mi po powiedział, bo znalazł erotyki brytyjskie z lat 60., -tych, 70. -tych. Ja jestem tak pod wrażeniem tego, co Netflix zbiera, że to jest tak cudowny śmietnik wszystkiego, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, że te ich produkcje, które oni robią, mają swoje załóżami i często są jakie są, ale ogólnie o to, co tam jest dostępne, to jest po prostu bajka. No i czy coś jeszcze nadabiałem? Mm... Nie, 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 nic, nic, nic. nic. Był, był pełen luz. Jedzonko, pićko i, i życie. Okej. Okay. Y, tak jak mówiłem, mamy, mamy parę, parę newsów, o których chcemy pogadać. Y, jest kilka ciekawych, takich związanych z różnego rodzaju teoriami, które się, które się wiążą, i tak dalej. Y, ale przejdziemy, od, zaczniemy od. W sumie możemy zacząć od bokssowi. to jest takie y, podsumowanie. Tutaj, tutaj króciutko, bo tak naprawdę nie ma, nie ma o czym mówić. E, tak naprawdę jedyne, co, co chcę tutaj powiedzieć, to że e, Diuna raczej już 700 nie dobije. Natomiast e, godzilla X Kong zgodnie z oczekiwaniami e, ma 61% spadku to jest przy blockbusterach ten taki standardowy spadek nic strasznego, że tak powiem. W tej chwili firma na koncie 361 banik. On miał 135 milionów budżetu, więc już jest na plusie. Więc Godzilla x Hong będzie zarabiał hajs. To tylko tyle mogę powiedzieć przy Box office nie, nie ma wielkiego, wielkiego updateu. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu, jeżeli ktoś chce, możecie wpaść do zeszłotygodniowego live'a, gdzie mówimy generalnie o tym, że yy, to jest tydzień, który należy, to jest miesiąc, który należy do głupiej rozrywki wiecie, roadhouse i tak dalej. Dobra. Zacznijmy od pierwszego głównego tematu. Więc pierwszy główny temat dotyczy <coughs> Jokera Folie Du Folie Du, który e, jutro będzie miał zwiastun, więc tak się trochę minęliśmy i pogadamy o tym zwiastunie za tydzień przykro nam. Ale jest jedna inna rzecz, którą podaje Deadline. Mianowicie e, ten Joker będzie miał R i, I tu jest ciekawe, bo y, jest napisane y, dlaczego. Bo wiecie, jest często uzasadnienie kategorii y, wiekowej. I Deadline podaje, że dlaczego jest tutaj RK. Y, mamy tak. Strong violence, czyli wiecie, konkretna, mocna przemoc. Można powiedzieć, że już pierwszy pod to podchodził. Y, język, ok. Jest some sexuality, zawsze jestem ciekawy, jak odebrać sam sexuality, troszeczkę seksualności, wiecie, odrobinka. I, e, I to jest bardzo ciekawe, bo ten opis, uwaga, brief but full nudity, czyli full frontal. No, tutaj <gryw> zakładam, że, e, że od razu to jest, to jest ciekawe znaczenie. Króciutko, ale po całości. Kurde, ja się też tego, tego e, się nie spodziewałem, o, po prostu tej wolty fabularnej, że chciałem zobaczyć Kutasa Cravena, a prawdopodobnie zobaczę Kutangę Jokera. Tego, tego się nie spodziewałem. Sorry, kino tak. zaskakuje, kino ma być takie, więc bardzo dziękuję za chociaż tyle. Może dwa Kutasy zobaczę w tym roku. Nie wiemy tego jeszcze. Rok kutasa w kinie. Rok tak, kutasa w kinie super tak. superbohaterskim. Tyle czasu nie. nie mieliśmy pokazanej kutangi w kinie superbohaterskim. Nagle przychodzi rok, gdzie jest mało filmów superbohaterskich, Marvel jest w odwrocie, a będą dwa kutasy. To jest po prostu niespotykane. Może to jest nowy początek dla kina superbohaterskiego. A będą dwa kutasy, to jest najlepsze, najlepsze omówienie tego. <suszel> jakby... <suszel> Dobra. Joker pokaże Batmanowi swojego Dika Graysona. <laughs> Że... Może. będzie Dick Grayson jeszcze gdzieś? O, kurde, to już będą trzy. <laughs> Ach, bardzo dobre przejście mi załatwiłeś w sumie do, do, do tego. E, skoro mówimy o, o. bo możemy przejść do, do, do rozmowy o DC. Więc e, tutaj nie mamy wiele do dodania. Tak jak mówię, pogadamy sobie za tydzień więcej o jokerze, bo. Y, no, będzie zwiastun. Jutro to za tydzień będziemy mogli to omówić. E, ale. Mamy informację z obozu DC, mianowicie do Supergirl, o której już wiemy, że e, Mili Alcock z e, Rodusmoka wcieli się w Karę Zorel. Będzie, będzie to adaptowało trochę inne podejście do Supergirl, czyli Woman of Tomorrow, e, ale właśnie ogłoszono reżysera tego filmu. To jest bardzo ważne ogłoszenie, ponieważ y, reżyserem filmu został Craig Gillespie y, Gillespie, nie mam pojęcia jak to się wymawia, przepraszam. Craig y, tak Gillespie chyba, tylko to nie jest francuz, nie? Albo, <laughs> albo Gillespie. Gillespie, cokolwiek. Gillespie chyba, po prostu. W każdym razie, co jest istotne, jest to reżyser między innymi takich filmów jak Itonia i Cruella. I Tonia. wiem, że ty byłeś mega fanem Aitonii. Nie mega fanem, ale ja lubię Itonię. Ja, ja też bardzo lubię ten film. Uważam, że... Gillespie, powiedziane. Dobra, w każdym razie. Aitonia był na naprawdę dobrym filmem, w którym miała okazję się wykazać jakby nie patrzeć, robi, nie, jakby to był jej bardzo konkretna rola. Zresztą gość jest, jest też przypisany do PamiTomi serialu. Tak, tylko dodam. Tak, tak, tak. Pa, Pamitomi on teraz też e, wyszło e, ten. Ten jego nowy film, bardzo świeży z Polem Dano. E, podobno też naprawdę niezły. Znaczy, że ca, ca, całkiem okej. Okay. Inwestorzy amatorzy to jest po polsku okay. tytuł. dam money. No I kurde, Cruella ze wszystkich tych y, średnich adaptacji y, disneyowskich, jak, jak usłyszeliśmy, że robią Cruelle, to było takie już dojenie tej krowy z wymionami, nie? Już, już nie robimy Dalmatyńczyków, tylko prequel do jeszcze Cruelli i zaraz i będzie po prostu, wiecie, niedługo będzie Mufasa, no, autentycznie niedługo będzie Mufasa I, i, i tego typu rzeczy. Ale ten film był naprawdę niezły. Jakby byliśmy naprawdę zadowoleni z tego, jak Cruella wyszła. On miał. Z, zrobiono z tego coś naprawdę oryginalnego. Ten film nie miał pokazywać wielkiego narodzenia, a wilanki i jak ona się stała, jaka się stała, tylko był tą modową bitwą ze świetnymi tymi kreacjami, prze, przechodzącą muzyką w to wszystko mm -hmm. i, i, i świetną Emmą Stone. Nie, no kurczę, tam scenografia, kostiumy. No. Znakomite. Wiesz, to było dużo lepsze niż, niż powinno być, o tak powiem. Jak na, nie, no tak, 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 ta tak. Z tych nie, nie? Disneyowską. Z tych Disneyowych rzeczy to jest chyba mój, no, mój ulubiony film. Chyba mój też. Powiedz, chyba, ja na przykład. On był zdecydowanie. Tak, 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 bo ja mam na, mam na przykład dużo sympatii do księgi dżungli, ale ona była jednak bardzo klasyczna, nie? a tutaj było coś nowego. Tak, absolutnie. I on był naprawdę oryginalny, więc to jest naprawdę konkretne nazwisko reżysera, trzeba przyznać. To jest naprawdę konkretny reżyser na konkretnym miejscu i Gun i e, czemu, czemu mi imię jego wspólnika e, no Safran, ten, ja, na, Safran Gun i Safran tak. kurde tutaj naprawdę zbierają Dream Team trzeba przyznać jakby mój poziom ekscytacji nowym DC jakby rośnie z każdą zapowiedzią na tym etapie. Tak, tak, tak. Kurczę. Mi się, mi się podoba, oni to właśnie sobie na spokojnie robią. Te wszystkie ogłoszenia robią z głową, nie szerżują, się mm. przygotowują do tego, żeby to miało ręce i nogi. I yy, myślę, że to wiesz, to będzie może dobry moment, żeby zastąpili MCU przynajmniej na jakiś czas, zanim ono się nie odrodzi. Ja chcę, żeby MCU miało za czym gonić, nie? I Dzisiaj sobie kogoś śledzić, więc to tak. będzie dobre. Natomiast, yy, ale, ale absolutnie to, to, to MCU tego bardzo, bardzo potrzebuje w tym momencie, żeby mieć konkretną. Yy konkretną konkurencję. Mało tego, mam wrażenie, że raz, że to jest właśnie robione z głową, to jest naprawdę robione pomału, bez jakichś wielkich tutaj rewelacji. Mamy tam oczywiście ten Superman powstaje. Zresztą mamy pytanie, jedno dzisiaj związane z Supermanem. Mówię, nie wszyscy byli zadowoleni z tego, jak wyszedł Muskettiemu flash. Mi się tam się podobał. I to, że on jest przypisany do Batmana, to też jest dobra wiadomość. Eee, Gano ostatnio nawet podawał, że. Już jest tyle plotek wokół tego, że on nie zda. Bo wiecie, gan kocha dementować plotki. I ostatnio było tyle plotek wokół tego, że gan nawet napisał, słuchajcie, a ja już nie dam rady. <grywa> Jakby za dużo gówna się przelewa. Jak, jak ja coś powiem, jak coś jest tutaj, to jest prawdziwe, a całą resztę generalnie olejcie, bo po prostu dementuję co mogę, ale już, już, już nie nadążam generalnie za, za, za tym wszystkim. Więc Agan jest jednak tym gościem, który uwielbiał, jak yy, jakieś Czekaj, wiecie. Ja się po... o, Radek nam zniknął na chwilę. Pracę, pracę. Tam. A, a, a. Czekajcie, czekajcie. A, już jestem. Okay. Jesteśmy z powrotem. Um, no, do, do, do czego chciałem, chciałem wrócić? Że yy, uwielbiam to ugane, jak jest jakiś yy, jakaś wiadomość z portalu Comic Super Hero, Hero News Geek.com, i mówią: Mamy informację, że w nie wiem, Supermenie pojawi się jakaś postać. A na, no nagle nie wiadomo skąd pojawia się James Gunn tam na i retweetuje, i no nie, nie pojawi się. Albo, o, jak było to, że, o, mamy informację z scenariusza, a James Gunn, ale ja jeszcze nie napisałem scenariusza. Jak wiesz, kiedyś, kiedy, kiedyś były te rzeczy, nie? Ja u, po prostu uwielbiałem Gunna dlatego, że on potrafił gasić te tych gości na lewo i prawo. Tak, kurczę, szczególnie, że GAN od zawsze był jednak blisko social mediów, mediów nie? Zresztą no. czasami był za blisko, nie? Przez co były te kłopoty, które wyniknęły twitterowe, nie? a jednak inni, nawet Kevin Feige, oni stawiają gruby mur między tym, co robią, a tym, Dobra. jak się odnoszą do, do fanów. To jest też ważne, nie? To jest też strategia, ja też to bardzo szanuję, nie? Ale Gun sobie potrafi z tym radzić, nie? I robi to w takim, w takim zakresie, że nie wchodzi w jakieś pyskówki, mhm. tylko po prostu konkretnie odpowiada, nie? Mhm. Okej, okay, zanim przejdziemy do kwestii Marvelowo-Disneyowych, bo tam mamy dzisiaj najwięcej newsów, to jeszcze chciałbym e, Radek, oddaje Ci głos w kwestii pana Kopoli. E, i e, jego mega, megalopolis. Jego projektu, megalopolis. Projektu, tak. Czyli, czyli projektu, który tak jak dla Kubika, zawsze tym filmem, który chciał zrobić którego niestety nie miał okazji zrobić, był Napoleon. Niestety po latach swojego napoleona nazywał Ridley Scott, e, ale to był zawsze ten projekt Copoli, który chciał zrobić. Nie? To jest film science fiction, który jest podobno naprawdę bardzo, bardzo dziwny, i przez lata nikt za bardzo nie chciał na ten projekt e, wyłożyć pieniędzy, bo to, by, bo to jest bardzo ryzykowna rzecz. W końcu kopola e, sfinansował go z własnych środków, bo, bo mógł, i ten film e, powstał na budżecie. 120 milionów dolarów jakoś, więc to jest potężna rzecz i miał w zeszłym tygodniu miał pierwsze pokazy dla producentów, dla właściwie studiów, bo wiadomo, że teraz ktoś, on to musi sprzedać, nie? On swoim sumptem tego nie wypuści, nie? Ktoś to musi kupić i zrobić reklamę i sam Coppola obliczył, że będzie potrzebna do tego reklama rzędu 100 milionów dolarów, ale po tej projekcji studia nie są skore do tego, żeby wyłożyć na ten film kasę, bo on jest podobno właśnie bardzo bardzo eksperymentalny, bardzo dziwny, że tam w ogóle jest jakieś pomieszanie z poplątaniem na poziomie tego, kto jest antagonistą, kto jest bohaterem. E, I to jest film, który jest podobno niesprzedawalny w szerokiej publice. I e, mogliby sobie poradzić na... Mogliby to ogarnąć, mogłyby to ogarnąć studia typu tych e, niszowych, nie? które robią, wiadomo, konkretne filmy. A24 e, e, na przykład, nie? albo Neon, który też się zajmuje takimi rzeczami. nie. E, zresztą teraz ten film z Sidney Sweeney o zakonicji, o, o pytaniach. Ale znowu to są studia, które nie mają takich pieniędzy, żeby wydać na reklamę. Nie? Oni wie, że oni ładują mało kasy, ale filmy się mają zwracać. Są tanie filmy, które. Mają na siebie pracować, nie? I to jest zupełnie inna sytuacja. I tu mamy w ogóle ten kluczowy moment, bo yy, no jedyna nadzieja w tym momencie dla kopoli po tych głosach, które się pojawiły, i po tych wypadkowych tego, tego pokazu, jest taki, że może ktoś ze streamingu się na to rzuci, nie? Ale, na ale jest, tak, naprawdę nie tak ma ale nie. Właśnie praktycznie nigdy. Tak, nie, jest... nie, ma, nie ma, to po pierwsze nie ma marketingu, a to jest film, który powinien być kinowy. Wierzę, że on go robi po to, żeby to było na wielkich ekranach, nie? żeby to było rozreklamowane, żeby aktorzy, którzy tam się pojawiają mnie, żeby to by było o nich słychać w tych, na tym poziomie kinowym, bo zawsze o tym mówimy, nie, że jednak te filmy, które idą na streaming bezpośrednio, one nigdy nie są traktowane stuprocentowo tak, jak filmy kinowe. Ale też jest ten problem, że mógłby iść na streaming, ale po wielu wpadkach kolejnych. Projektów tak, bardzo tak. drogich, od bardzo wielkich reżyserów. Tak tak, 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 to też będzie bardzo trudne. I bardzo mi ciekawi, co Copola zrobi z tym filmem. To jest gość, uznany reżyser, który ma na koncie Oscary, który, no wiadomo, no, jeden z największych nazwisk w historii, wyłożył kupę swojej kasy, żeby zrobić ten film. I on może w tej chwili się kisić przez długi no. czas, nawet, nie? No. To jest niespotykana sytuacja, bo wiesz, on był przekonany, że wiesz, jest Kopolą. Puści ludziom film. Jakiś studio się na to zdecyduje, nie? I ja się cieszę, że ten projekt jest tak ryzykowny i tak dziwny, nie? Bo to prawdopodobnie jest naprawdę dobry film. W ogóle, jak był ten pokaz, to podobno wszyscy siedzieli cicho po jego zakończeniu. Tam są w ogóle takie rzeczy to, to, podobno... To ciężko, ciężko powiedzieć, czy to dobre, czy to źle, na dobrą Tak, sprawę, tak, nie? tak, to, tak. Ciekawie na pewno, to, nie? To jest ciekawie, tak. Tak, ale tam w ogóle mamy podobno takie rzeczy, nie wiem, że na przykład yy, widać elekcję Johna Wojta który, no, już swoje lata ma i to jest potem pokazane w taki, wiesz, bardzo otwarty sposób, tak jak powinno w Cravenie być pokazane, więc jestem ciekaw tego, nie, bo to jest bardzo dziwny ten e, projekt, no i też ma kurczę bardzo dobrych aktorów, nie, bo tam jest Giancarlo Esposito, jest Adam Driver, Driver no, to jest się, film, tak? który jest, powinien być, iść pod nagrody, nie, i pod inne tego typu rzeczy, a może utknąć gdzieś w jakimś limbo, zobaczymy, po, jak po, to będzie. Po, po, y, czasie Krwawego Księżyca, tak świetnie oceniony film, ale nic nie zarobił, tak, to właśnie się pojawia, że Apple albo Netflix, ale kurczę, no Krzysztof Księżyca, Irlandczyk, Irlandczyk to nie są rzeczy, to które jest... jeszcze, jeszcze, bo no. to był... Irlandczyk to był nowum. Irlandczyk to był ten pierwszy taki naprawdę duży film, wiesz, z tego przypięte i tak dalej. No ale mieliśmy Hargail ostatnio. Hmm. Mieliśmy inne rzeczy, które były wypuszczane przez yy, yy, właśnie te takie yy, powiedzmy kojarzone ze streamingiem też platformy, i, i one w kinach nic nie robiły, więc... E, budowci, że odpiszą sobie od podatku, no trochę nie bardzo może Kupola, to Ale kto, kto, inna... on nie może sobie odpisać on, tego nie od może sobie odpisać podatku. Od podatku Jemu ja to nic nie da, to jest projekt, który on musi obchnąć, żeby coś na tym zarobić, on za, to zainwestował ponad 100 milionów dolców, nie, w swoje marzenie, To jest super sytuacją, ale już on jest dalej twórcą, który musi zarabiać, nie. Okej, okay. jest jeszcze jeden news, o którym w sumie zapomniałem wspomnieć, ale tak, chcę o niego zahaczyć, bo pojawił... Tu nie ma za dużo do dyskusji, bo pojawiła się informacja na Variety, mianowicie Warner Bros. wraca wraca do Matrixa. Są rozmowy z reżyserem Drew Goddardem i... przepraszam, scenarzystą głównie, znaczy on jest i reżyserem, i scenarzystą, whatever. Uh -huh. e, drugodartem w każdym razie, który rzekomo ma pomysł na kolejnego Matrixa. E, tutaj e, jest mówione o tym, że e, Lana e, miałaby być potencjalnie producentką kolejnego Matrixa, ale generalnie nic więcej poza tym, że Drew przyszedł do Warner'a i ma pomysł na to, żeby kontynuować Matrixa nic więcej nie wiemy. Nie ma żadnych informacji o obsadzie, nie ma żadnych nomin informacji o niczym. No, Godard napisał, ma, jest, ma scenariusz doadaptowany do Marsjanina, który jest yy, fajnym filmem. No i oczywiście jest tam przy Daredevilu pisa. Yy, jako, jako scenarzysta, jako reżyser. No nie ma jakiegoś. Mega wielkiego. To ja, 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 ja lubię i Kabin e, le... The Woods. Kabin The Woods to Cabin jest jedyny film, który naprawdę, no bo już źle się dzieje w El nie, nie, nie Ja, ja no, bardzo tak. lubię źle się dzieje w Loyal. To jest bardzo specyficzny film, ja wiem, czemu się może nie podobać, nie? Ale ja lubię w nim dużo rzeczy i ja bym zobaczył wariacje... Na temat Matrixa w stylu godardowskim, nie? Jak to brzmi w ogóle? <goda Wiesz, że <goda Nie ten Godard, pom nie pomyl Godardów, nie? Ale, ale ten, ale ja jestem ciekaw, kurczę, bo, bo mi się wydaje, że w, te, w tej chwili z tym Matrixem można się pobawić, nie? Ja wiem, że studio się tego będzie bało i ludzie tego nie przyjmą, nie? Jeśli znowu będzie coś takiego jak ostatni Matrix, Cudowny który my się... uwielbiamy. Cudowny. My uwielbiamy ostatniego Matrixa, jest nie? Jesteśmy, jesteśmy tymi jednymi z tych ludzi którzy kochają czwartego Matrixa. Tak, ale wiesz co, dla, mnie, dla mnie to jest właśnie idealna sytuacja. Ideal, bo co, w malutkiej mniejszości jesteśmy, ale kochamy ten film. Tak, 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 ale wiesz to dla mnie to jest idealna sytuacja z Matrixem, bo to jest seria, do której już nie trzeba nic dopowiadać, nikt nie naruszy tego, co było oryginalnie, nie, bo pierwszy film dalej jest fantastyczny, kolejne filmy są jakie są, mam dużo sympatii do nich, no ale wiemy, no. Pierwszy Matrix się liczy najbardziej, nie? I wydaje mi się, że w tym świecie teraz się tylko można bawić. Nie kurczę, też ani Matrix lata temu to udowodnił, nie? No właśnie, ja mam problem z tym, bo prawda jest taka, że Matrix. Matrix według mnie ma trochę problem gwiezdnych wojen. Mianowicie Matrixa koncept jest interesujący, jak na dobrą sprawę zauważyli też twórcy gwiezdnych wojen, tylko w pewnym okresie. W sensie jasne. Jest era prequeli Lukasowskich, ale umówmy się. Jeśli chodzi o spin-offy Gwiezdnych wojen, to praktycznie nic się nie dzieje w erze yy, prequelowskiej. Wszystkie rzeczy mamy od yy, zakończenia yy, yy, zemsty Sithów do być może powrotu Jedi, ale zwykle do Nowej Nadziei, ale, ale jeszcze czasami jest do powrotu Jedi. Ważne, żeby Imperium, żeby Imperium rządziło, tak? Jakby musiał być czasy Imperium, bo wtedy można opowiadać milion historii o, no, jakby ten świat mm, wielu twórców odkryło, że najłatwiej im operować w tym świecie z tyranią, w którym jest Imperium, które uciska wszystko dookoła. Dlaczego o tym mówię przy Matrixie? Bo wspomniałeś ani Matrixy. No, tutaj jest bardzo analogiczna sytuacja mamy Matrix i maszyny które wierzą w świecie wirtualnym ludzi i jest są ci ludzie z Zionu jest ten ruch oporu który się łączy do Matrixa i musi unikać agentów robić jakieś rzeczy bo jest ten konflikt jest, jest y ta te, te, te działanie człowiek kontra maszyna trochę Terminator wers tylko że w innej mm -hmm. wersji mamy, mamy tego 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 ten Neo jest tym naszym Johnem Connorem w tym wszystkim i problem polega na tym że trzeci Matrix to załatwił tak zakończyła się wojna między ludźmi a maszynami w czwartym Matrixie tak naprawdę nie ma za bardzo wojny między ludźmi a maszynami mamy konkretnie tam Pewną pojedynczą siłę, która, y, która działa w pewien konkretny sposób. Y, tego, tego naszego tutaj scenarzystę, którego gra y, Patrick. Y, Neil Patrick Harry, y, dobrze mówię? Tak, tak, tak. No, tak Neil tak, Patrick tak, nie Harris. Tak którego gra. Y, ale jeżeli chcesz opowiadać dalej, no to prawda jest taka, że. Znaczy, nie wiem, może Drugodart ma naprawdę świetny pomysł. Natomiast. Wydaje mi się, że najbardziej nęcące w Matrixie jest właśnie ten element człowiek kontra maszyna, świat wirtualny, w którym rządzą maszyny i w którym my musimy się poruszać i do którego musimy się łączyć i te postapo, które jest jakby dookoła i tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że to jest to, co było zawsze najbardziej nęcące w Matrixie. Więc jeżeli piątka nie będzie jakimś prequelem, czy innego typu elementem, który w ten sposób działa tylko próbą jakiegoś sequela, no wydaje mi się, że ludzi nie interesuje, bo, bo Matrix nie z tym się kojarzy. Tak, ale tak, tak jak mówiłem, ja bym chciał, żeby to było w stylu animatrixa, żeby wzięli i zrobili opowieść w czasie, gdy Matrix jeszcze był, nie? Żeby to nie robić znowu kolejnej wariacji na temat jakiegoś postmodernistycznej zabawy. No bo ostatni Matrix to zakończył, nie? Ostatni Matrix podsumował wszystko. Zresztą to był projekt, który miał z tym podsumowaniem, nie? Miał być tym ostatnim dopowiedzeniem czegoś do tej historii, wywróceniem ją na drugiej stronę i daniem tego dobrego zakończenia tym bohaterom, których, którzy, którzy byli kochani, nie? Przez przez e, tutaj autorkę, nie? Przede wszystkim, nie? Bo to, to, to o to chodziło. E, I teraz, to no kurczę, ja bym zobaczył coś w tym świecie. Szczególnie, że jak drugo z przez pomysłem, nie? No to wydaje mi ale, się, Ale że... właśnie w którym etapie tego świata? No tak, tak, tak. No tutaj właśnie nie, nie, nie mam jak debugować nawet, nie? Bo nie wiemy zupełnie, w którym to ma być etapie. A to jest kluczowe, nie? Bo jeśli to będzie robił po ostatnim Matrixie, to średnio. Bo tam mówię, to jest dla mnie doknięta część już zupełnie, nie? Jeśli będzie gdzieś w momencie, kiedy to trwało, z innymi bohaterami na przykład, czy coś tak takiego, to może być działo, ciekawe. Nie? Tak, Animatrixu dokładnie, super, dokładnie. Ale one były w tak. tym konkretnym okresie. Tak. Mm. Tutaj ludzie piszą o Mandalorianie po prostu z Gwiezdnych Wojen. Tak, on się dzieje po epizodzie szóstym i co jest głównym zagrożeniem w pierwszym sezonie? Mow Gideon, który wylatuje ci z szturmowcami i droidami imperialnymi i, i próbuje robić... U uścisk Imperium na Rubieżach. <grymne> Dzieje się po, ale wiesz co? Mógłbyś mnie, mógłbyś mnie zmylić, <grymne> jeśli chodzi o początek tego. Dalej, Imperium jest tutaj silne i dalej musimy. Chodzi mi o ten koncept, w którym musi być ta wielka, zła siła, która trzyma galaktykę w ryzach. A przynajmniej lokalny sektor galaktyki, jeżeli chcemy tam wrzucić bohaterów. I za każdym razem, kiedy Gwiezdne Wojny. Yy jakby zawsze do tego uciekają. Zawsze uciekają do tego elementu tej wielkiej, potężnej siły, bo na dobrą sprawę fani się do tego przyzwyczaili. Jasne były książki, które odeszły od tego, ale jeśli chodzi o ten, tych ludzi, którzy kojarzą Gwiezdne Wojny przede wszystkim z filmami, no to one się kojarzą przede wszystkim z Imperium, Imperium i, i Ruchy Oporu i, i tego typu rzeczy. Natomiast, no i z Matrixem jest tak samo. No. Jest ten, ten, ten element. Okej, okay. to było tak dodatkowa rzecz, no to sobie przejdźmy do... Do MCU. Zanim za MCU, to jest ta, 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 taka mała rzecz, coś co... Jestem strasznie bawił. I to jest rzecz bo Byku na tym wspomniał. Eee, wspominacie o graczach, e, którzy ogarnęli, że w Halderze gra się faszystami. To jest najdawniejsze, że oni przez długi czas nie ogarniali tego i traktowali tę grę jak to jest tak, której nie ma polityki. wiesz, walk anti, anti nie ma i tego. Typu. Ale wiesz, ale to jest ta sama sytuacja, jak ludzie odbierali X swego czasu Ex-Message Troopers. Też, też bo to, jest to jest dokładnie ok. to, co nie? Gdzie też, że tutaj to jest ten, ten akcyjniak, nie? gdzie walczą po prostu z robalami, jest super, nie? To jest wielka satyra <laughs> polityczna przecież. No tak, gdzie grasz faszystami tak, właśnie. Tak, nie? Dokładnie. I, I te pieprzenie. demokracji, Freedom! <laughs> <to> takie, <laughs> Justice! No tak, kurczę, kurczę jak, 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 jak zresztą u ciebie sprawdzaliśmy tą grę, jak ostatnio byłem i masz ten y, tutorial krótki bardzo, nie? Który jest beką z tego, jak cię traktuje, wiesz, taki ustrój, nie? Wojsko w takim ustroju. Tak, gdzie jesteś ważny, jesteś najważniejszy, jesteś ty wybrańcem. Ten dowódca mówi, przypominasz mi młodszego mnie. A później do rakiety i tych rakiet, w jednej rakiecie jest 100 osób i jest tych rakiet 100 ogólnie i wszyscy idą już od razu po treningu na śmierć, nie? Tak, natychmiast No, więc no, tak. No, jako... więc tutaj, tutaj nie ma nic do dodania, nie? To jest po prostu... Nie. Ludzie nie myślą. Eee, Okej. Okay, no Helldivers gra się mięsem armatnym zesłanym na śmierć. No dokładnie. 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 I to jest, to jest fan tej gry, nie? Tak. Dla, Dla ja kogoś mam... to czai w... o co chodzi ten grze, komentarz. Nie bez powodu w tej grze nie da się wyłączyć Friendly Fire. Jakby to jest... To jest statement konkretny, gdzie y, możecie strzelić rakietę, które przypadkiem rozwali wam część oddziału. To jest, to jest część elementu narracji tej gry, w której... <laughs> Wszystko, byle odłamek wasz może odstrzelić. No tak, to, jesteście to, o... miechem nim. O, to, 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 to jest ten też, że Dead Gamma, to, to chyba ci sami, co Warhammera, jak hmm. sejścika, traktują na poważnie. No, to, ale to też jest, to jest dokładnie ten sam case, nie? Który jest komiczny, ale też straszny, nie? No bo... Tak. Samo się do O, a jak jesteśmy jeszcze przy, yy, przy gra, to ja tylko nadmienię, bo to, to, to już też jest trochę jak Zasław się robi yy, już stały format tutaj u nas. Przed jakiś czas może będzie, bo ja śledzę <noise> z pasją informacje o grze susej skład cały czas, nie? I teraz yy, gra miała lekki pik graczy po świętach. To jest bardzo ważne, ponieważ zalogowanie wprowadzili tam darmowe skórki po świętach. I to są darmowe skórki świąteczne. Czyli na przykład mamy kapitana bumeranga z uszami królika. I ja jestem przekonany 100%, to był mały pik bardzo graczy, nie? Ba bardzo malutki, ale był. I to są darmowe rzeczy, które, tylko zalogowanie. Ale ja jestem 100% przekonany, że to były rzeczy, które były przygotowane pod to, żeby na święta skozić kasę z ludzi. I które miały być w sklepie normalnie do kupienia, ale że w tą grę nie gra nikt. Dlatego dali jako darmowe. Ale to jest kuriozalne, że zrobili to właśnie po świętach. No wie, wiemy, jak to wynika. O czym mówię? nie? Że to miało być pewnie za kasę wcześniej. Ale wiesz, dostajesz tą skórkę, królika, po świętach i teraz. Święty. Wiesz, z taką skórkę się raczej używam w święta, nie? Ja okay. mam świąteczne w Apexie i gram w nimi w święta tylko, no. nie? Więc yy, no, no. Eee, dobra. Przejdźmy sobie dalej. Więc. Yy... Czekaj, mu muszę zrobić podłówkę Kochani, mam dla was dobrą wiadomość. Ironman wraca do MCU. <laughs> Przepraszam, tak, musiałem. Tak, a do Downey powiedział, że on to by wrócił. Już wszyscy są przekonani, Już że on by wraca. wrócił w tej chwili. Nie, on już wraca. Nie, dobra, teraz bądźmy poważni. W... Um, przez deadline w sumie też to jest informacja. Ej, dobra, wiesz, wiesz co, zanim tego, do, dobra, i ostatnia rzecz o grach, bo to jest ważne, no, bo dobrze. o tym nie mówiliśmy wcześniej. Eee, wejdę dobrze, do, 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 że o tym nadmienił. A co sądzą NK o zwiastunie Marvel Rivals, czyli tej grze, która ma no, być no, połączeniem Overwatcha z postaciami z Marvela. W ogóle to jest połączenie wszystkich gier, które są teraz popularne, Apexa, Valoranta i e, Overwatcha. Cały czas Overwatcha, bo nie jest dalej jednak popularny ja bym się jarał, bo ten Zwiastun fajnie zapowiada, że będzie miał postaciami z Marvela, ale robi to, to chińskie studio, które Ura! odpowiada między innymi za Diablo i Mortal. Immortal. I ja inne. myślę, że mogą zrobić. Mo wiesz, gameplay może być super, ale już jest ogłoszone, że to będzie darmowe, czyli to już nie będzie miało modelu Overwatch 1. Ja czyli patrzę będzie, na będzie to... tyle mikrotransakcji ja walut. I wszystkiego. właśnie sobie myślę. Yy... I już czuję, już po prostu czuję jak, jak taki odkurzacz wyjeżdża z komputera i zaczyna, i zaczyna wiesz, do mojego portfela tak się dosysa do i zaczyna z niego wyciągać hajs. I... No, ja tak, tak to widzę, jakby... Bo to jest, to jest Overwatch z postaciami z Marvela i trzecią osobą. Trzecia osoba mi się bardziej podoba, ale... Ale ja tak nie wierzę w to, że to może wyjść bez chamski, bez... Po prostu jakichś takich, sezonowych rzeczy, gdzie sypcie pieniądze na lewo i prawo. tak. Tak, 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 wiesz co, wiesz co, bo to na pewno, na... pewnie będzie fajna gra, bo oni nakradną wszyscy, dobre tak, rozwiązania tak, ze wszystkich tak, gier, się. to widać, to jest na chama, nie? To, to wygląda jak Overwatch nie i będzie, nie tutaj będzie niczego nie ukrywają, nie? Nawet, wiesz, te umiejętności postaci, które pokazali w tym zwiastunie, one są żywcem podpierdolone jest Overwatcha, nie? I, I no tak jak te wszystkie chińskie filmy tak robią, nie? Że biorą to co działa i próbują na swoje e, to, to przerzucić. No ale to będzie wypełnione mikrotrazakcjami, innego typu rzeczami i po jakiś czasie będzie bardzo irytujące pewnie. No, chciałbym, żeby było fajne, ale na razie się nie nastawiam jakoś super. Okej, okay, więc jeszcze raz, kochani. <laughs> Iron Man wraca do MCU. Um... Był wywiad z Downie Juniorem, możecie przez Deadline sobie poczytać, ale jest tam ważny ten jeden element, jeśli chodzi o MCU. Downie jest pytany regularnie, jak każdy aktor, który, jak Chris Evans, jak pewnie Scarlett Johansson, ale pewnie Downie najbardziej, czy on chce znowu zagrać swoją rolę z MCU. I ciekawe jest to, że do tej pory ci wszyscy aktorzy odpowiadali, najpierw zaczynało się od Wiecie, Zaraz po było nie skończyłem, skończyłem. To jest, to już ten rozdział zamknięty. Nie? Mija trochę czasu. Jak to rzeczy zaczynają mówić bardziej, no byłbym otwarty. Jest to ciekawe. Yy, pewnie chętnie, jakby był się, wiecie, gwiazdy dobrze ułożyły i tego typu rzeczy. Ale mija jeszcze trochę więcej czasu i odpowiedź Daniel Juniora brzmiała. Hmm. Chętnie. To zbyt integralna część mojego DNA. Ta rola wybrała mnie. Powiedział: I słuchajcie, zawsze to mówię. Nigdy nie stawiajcie przeciwko Kevinowi Fajgiemu. To jest przegrany zakład. On jest kasynem. On zawsze wygrywa. Eee. To jest tak. Czy to jest cokolwiek? Nie, to jest nic. To jest, jeżeli chodzi o jakiekolwiek stwierdzenie, czy on się pojawi, to jest nic. Ale... Ja bym nie zdziwił się, gdyby w Secret Wars yy, w jakiś sposób... Yy, żeby podhypować, bo w tej chwili myślę, że poziom hype'u na Secret Wars nie wiem, czy jest ujemny, ale jest bardzo niski. Mam na myśli, wiecie, nie, nie było żadnej kampanii reklamowej, ona wiadomo, że zawsze zrobi swoje, ale wiecie, na Endgame czy Infinity War Hype był na etapie, w którym wiedzieliśmy, że powstają te dwie części. Nawet nie znaliśmy tytułów jeszcze. Ale wiedzieliśmy, że wychodzą dwie części Avengers i już wszyscy się jarali. E że mają być dwie dwie finałowe części Avengers, nie? Teraz mamy informację, że ma być ten Secret Wars i generalnie hype jest. Yy, no, będzie wyjdzie. Więc myślę, że jakby, żeby podciągnąć hype, to, to myślę, że tam. Yy, myślę, że tak. Plus. To też, ale to, to, to jest też tak, że trzeba pamiętać, że Roby Downey Jr. ma zajebistą charyzmę. To jest taka odpowiedź bardzo w jego stylu, nie, że o Tony Stark jest dla mnie bardzo ważną postacią, on sam do mnie przyszedł. Ale jednak się no. ocieplała, on już parę razy odpowiadał i ta odpowiedź jest coraz bardziej entuzjastyczna. Trzeba przydać. Ale wiesz, to ale, te, ale też tak, też tak było no, w sobie od początku, że to nigdy nie było tak, że on mówił wiesz, kategorycznie, że to jest koniec czy coś. Nie, on po prostu na początku się po prostu nie odzywał. Zupełnie nie, to było zakończenie i cisza, nie? bo na przykład wiemy, że Chris Evans tam częściej się wypowiadał, że to jest dla niego zamknięty rozdział na razie. Też nie. trochę zmienił tą narrację, nie? Też Chris Evans wchodzi w to, że jak będzie coś dobrego, dobra historia, coś jeszcze do opowiedzenia z tą postacią, nie, to. Czemu nie? Czemu nie? No, więc to, to, to trochę inaczej działało u Downeya, ale ja totalnie to czuję, że on wróci. Nie? Ale też nie wiem, czemu miałby nie wracać, nie? Jeśli Wiem, wiem jakie to dla niego było ważne, nie? I jaka to dla niego była przyjemność grać. To, czy mówię, że przyjemnością było grać za taką kasę, nie? Bo to, ile Robert dawniej Jr. dostawał pieniędzy za te ostatnie filmy, gdzie się pojawił Iron Man, to był absolutny kosmos. Więc tutaj też bym musieli wybulić wszystkie pieniądze świata, nie? Żeby, żeby zagrał. To nie jest tak, że on chce po prostu zagrać i wejdzie na plan i im tam zagra pro bono, nie? Będą musieli bulić. No właśnie, wydaje mi się, że tutaj wszyscy aktorzy, wiecie, był ten moment, kiedy byli na szczycie yy, popularności, na ja wszyscy kochali i oni trochę, mam wrażenie, że wielu z nich wzięło to albo, jak się mówi, for granted, zapewnik, albo było nawet tym trochę zmęczonym, yy, tym, tym, tym tą ciągłą, wiecie, super sławą, tym no to ciągłą tak, to, to. Yy, tą rzeczą. Yy, no i wie, i, i, a pieniądze się pewnie lały. Yy, Mija parę lat i to są dalej aktorzy, którzy grają w dobrych filmach, ale nie sądzę, żeby mieli już takie garze jak... Yy, nie, 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 nie sądzę, żeby dawni dostał mało pieniędzy za Oppenheimera, ale znowu nie sądzę, żeby dostał za Oppenheimera tyle, co dostał za Endgame. Nie no, nawet to już, wiesz, jednak też w Oppenheimerze grał z innych powodów, nie? Tak, tak, ale U wiesz, właśnie, właśnie mam na myśli, że no wiesz, no wreszcie tego Oscara dostał, ale, ale, ale wiesz, mam, 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 na myśli to, że on, że na pewno za tymi pieniążkami mogło zacząć tęsknić w pewnym momencie, które na pewno były fajne. mi y... jednak bardzo się cieszył tą adoracją fadów. To był gość, który, jak mówisz, jest bardzo charyzmatyczny, ale on uwielbiał, y... ja, ja tego nie uznaję za ego jakieś wielkie, nie? To jest gość, który po prostu dobrze się czuł, y on jako, jako ten gość, którego fani uwielbiali, ale on też uwielbiał tą interakcję z fanami. Nie? To nie jest. No do, tak, do, bo tam, wiesz, on, on, on ma charakter Bodzireja. nie? to, jest, tak, to trochę przeciwieństwo Chrisa, Chrisa Evansa, Evansa nie? który jest tak. skrytym gościem. Tak, a właśnie. Dani to jest gość, który on to bardzo lubił, to było widać. Ja się nie dziwię, że gość raz tęskni oczywiście za, 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 za fajnymi wypłatami od Marvela, ale jednak też ten, ten cały entuzjazm. My, na, my na, nam w mikroskali sami dobrze wiemy, jak potrafi doładować wyjazd na Pyrkon, gdzie jest te kilkaset osób na sali, nie? I, i, i ten feedback energetyczny, powiedzmy, od ludzi. No to co dopiero yy, aktor, który, który jeździ po takich rzeczach jak Comic-Con, gdzie są tysiące ludzi, którzy, którzy, którymi wokół może, wiecie, chłonąć tą energię, który, która jest dookoła, powiedzmy, tą ten, 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 ten hype, który wokół niego jest, ja rozumiem absolutnie, że za tym, za tym można zatęsknić. Więc e, po raz kolejny nie zdziwiłbym się, gdyby, to, gdyby powoli były przymiarki do. E, nie szybko, ale, ale Secret Wars. Tak, miejsce, tak, szumuję, że, że też, 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 też wiemy, że dawnej w przeciwieństwie do Chris'a Evansa, który chciał robić inne rzeczy, nie, grać w innych rzeczach, chciał się stawiać nie, chciał od tego odpocząć, a wiemy, że Robert Downey Jr. nie chciał tego robić, chciał od razu z... rozpocząć kolejną franczyzę dużą, dalej grać w bl bl blockbusterach tak, i na tak. tym, I tym nie, z tego sobie nie, nie szło. żyć, no wiemy jak wyszedł Dr. Mm -hmm. Dolittle, który miał być początkiem dużej serii. Nie wyszło zupełnie, nie? I też nie dziwi, on też ma większe parcie na to, nie? I widać, że u Downeya nie było aż takiego zmęczenia jak u kilku innych aktorów, nie? Którzy byli w MCU. Okej, okay. no to przechodzimy do głównego tematu. Czyli... Fantastycznej czwórki. I tu będą dwie rzeczy związane ze czwórką, ale zacznijmy od tej głośniejszej. Eee, czyli mamy potwierdzenie, że w MCU... Zaraz opowiem, że to będzie do końca, ale dobra. W najodchodzącym filmie Fantastyczna Czwórka, pojawi się Silver Surfer. Ale nie będzie to Silver Surfer, którego znamy z głównego uniwersum yy, komiksów, czyli Norrin Rad, a będzie to postać o imieniu Shalabal. Shalabal, jeżeli ktoś nie zna historii yy, komiksów, to była ukochana Norina, która razem z nim żyła sobie na planecie Zen'la i przyleciał tam Galactus, który chciał zeżreć tę planetę, ale Norin Rad poświęcił się, żeby stać się jego heroldem, żeby zaciągnąć się na służbę Galactusa, za co Galactus obiecał, że oszczędzi Zen'la. W komiksach Shalabal jeśli mówimy o głównym uniwersum, poza jedną krótką historyjką u Dana Slota w Świetnym Ranie, gdzie rysunki Michael Reda robiły wszystko, nigdy nie była postacią. Szalabal była generalnie zawsze tym elementem zenla, dla którego poświęcił się Silver Surfer, można powiedzieć. No i nastąpiła pewna zmiana, jak widać. Ale jeżeli ktoś chciałby wiedzieć to nie tak, że Shalabal jako surferka to jest wymysł tutaj konkretnie filmowy i wielkiej poprawności politycznej i łokizmu i wszystkiego innego, ponieważ istnieje coś takiego jak Earth X, jeden z wariantów Ziemi w komiksach, gdzie to właśnie Bal została serferką, a nie Norin Rat. Mało tego, jest jeszcze, już nie pamiętam w jakiej ziemi, gdzie oni oboje byli w ogóle yy, serferami, powiedzmy, i oboje mieli tą moc. Więc, yy, ej, kto by pomyślał, ale coś takiego było w komiksach nawet w alternatywnej ziemi. W każdym razie, w postać Szali Ball wcieli się aktorka Julia Garner, wielokrotnie nominowana do nagrody Emmy, znana między innymi z yy, Ozarka, Tutaj chyba najbardziej asystentka, yy, maniak. jest To jest aktorka, która generalnie jest bardzo, bardzo odznaczona. Wzięli po prostu świetną aktorkę do tej roli. Nie wiem, jaki będzie dokładnie pomysł. E, ewidentnie rozważali wiele rzeczy, ponieważ, e, ponieważ aktor Le Keith, e, Stanfield. W jednym z wywiadów powiedział, że był pewien już, że dostanie tą rolę. Czyli była te, było też rozważanie męskiego odpowiednika, a może będzie również męski odpowiednik o tym zaraz. Natomiast. Tak, ja miałam coś do powiedzenia o Sylwesterferze jako postaci. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ja nie mam nic przeciwko, bo jakby. Zaraz pogadamy o uniwersum, w ogóle Fantasy czwórki, w którym ono będzie. Ale wiecie, motyw, w którym to Szalabal decyduje się na coś, a nie Norin Rad, to jest kwestia drobnej zmiany. To jest, to jest mikro, mikro zmiana tak naprawdę, jeżeli się nad tym zastanowimy. Tak, tak. Tu szczególnie, że kurczę mówimy o tym uniwersum, gdzie Fantasy czwórka ma być w innym. W innym Do tego uniwersum. zaraz przejdziemy, bo jest jeszcze na to pewien dosyć mocny hint, który na to wskazuje. Tak, dla mnie, dla mnie to jest podstawa, nie? Tego wszystkiego. Ale to wiesz, to, to, to powiedz jaki Hint, bo ja chcę przejść do tego, Taka. czym jest dla mnie Silver Surfer i czemu to jest zmiana, która na nic nie wpływa, jeśli chodzi o przedstawienie historii surfera. Dobra, więc w takim razie pojawił się plakat do fantastycznej czwórki, na którym jest napisane Happy four Day. Ale na tym plakacie chcę pokazać jedną bardzo ciekawą rzecz, mianowicie. Jak na niego popatrzycie, to mamy na nim Human Torcha i tak dalej, nie? Ale potem, jak sobie ten plakat przewiniemy, to na dole widać miasto. I to miasto wygląda jak jakieś retrofuturystyczne miasto z jakichś kurde, może nie Jetsonów, ale wiecie, jakiegoś właśnie tego wyobrażenia, jak w Falloutie wyglądały te miasta, które miały wyglądać jak niby z lat 50., -tych, 60., -tych, ale. Mhm. Ten retrofuturystyczny sposób, no to, 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 co jest tam w tle na tym plakacie, no to nie wygląda jak, nie wiem, Nowy Jork czy coś takiego. To wygląda jak jakiś Nowy Jork z jakiegoś y, Astro City czy czegoś dziwnego, generalnie, jeżeli nad tym się zastanowić. Więc y, o ile ten plakat jest faktycznie jakoś, że tak powiem, wskazujący na, na ten element, y, gdzie dzieje się fantastyczna czwórka, no to to już samo w sobie mówi, że ej. To jest inne uniwersum, a raz, w innym uniwersum mogły się wydarzyć różne inne rzeczy. Yy, dwa, ma to sens. Jeżeli chcemy zrobić Fantasy Fourkę jako tą pierwszą rodzinę Marvela, to fakt, że nikt nigdy nie wspomniał nic o fantastycznej, Wiecie, nawet gdyby oni zniknęli, jak niektórzy sugerowali, były te plotki, że może oni kiedyś działali, ale potem, nie wiem, wysało ich przez portal czy cokolwiek, to i tak byliby wspominani. No I tak ciężko byłoby obejść fakt, że, 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 że musieliby być jakąś tajną agencją, że rząd, na tajnych misjach, jak Ant-Man. Ale to kompletnie zabiło ideę fantastycznej twórki. Już mieliśmy Ant-Mana, który wiesz, działał wiesz, jako tajny wiesz, agent Shield. Ale nie tak, wiesz, mo, mo, może być tak, że oni przenieśli się do innego wymiaru, innego, innej ziemi, w momencie, gdy następowało zdobycie przez nich mocy, nie? I napromieniowanie. Na przykład. I wtedy zniknęli, byli zwykłymi naukowcami, nie musieli o nich mówić. Nie? Nagle był, był wypadek, tragedia, zniknęli naukowcy, I nie? Potem żyli gdzieś I wiesz, i oni, oni tam zostali bohaterami, i teraz wrócą na swoją ziemię, nie? Już jak, tak. wiesz, Ale to jest dobry pomysł dla mnie, bo masz ukształtowanych bohaterów, nie musisz robić ich originu. Mhm. I możesz ich zrobić z dziećmi nawet, nie? Bo że nie, nie muszą być, bo oni mogli już tam przeżyć tak. całą historię swoją, wiesz, być fantastyczną czwórką, i nagle pojawić się w naszym świecie, bo coś tam się wydarzyło. I... multiversum, Loki, du, 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 tak, du, 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 du. No i Bal może być w tamtym uniwersum, a tak, w tym mogą potem spotkać Norina. I może właśnie cały czas. leki like, Stanfield gra Norin Rada. Tylko granor Norin Rada z uniwersum głównego, do którego zobaczymy, nie wiem, albo w tym filmie, albo nie. Ale Julia Garner będzie grała ważną postać w tym filmie, czyli Szalebal, która jest surferką w tym uniwersum, żaden problem generalnie. Tak, tak, tak. W ogóle jestem ten wielkim fanem Silver Surfer... Nie, czekaj, to, to Łukasz jest, to, nie, to Łuka. nie, nie, nie. Nie, jestem wielkim fanem, wielkim fanem Silver Surfera. Uwielbiam i uważam, że Taka podmianka, wiesz, nawet jeśli to by nie było nie było alternatywnym uniwersum, nie? Jeśli to miała być szabal po prostu, miała być zamiast Norina, e, Silver Serferem, to ja uważam, że to zupełnie nic nie odbiera tej jego głównej historii. Bo Silver Surfer zawsze był postacią, wiesz, nie dość, że filozoficzną trochę bo bo to go <laughs> robił. Ale tak, ale nie dość, że tą taką bardzo mocno filozoficzną, on był tym. Katalizatorem tego, co o świecie chciał powiedzieć, yy, szczególnie na początku Stanley, nie? Hmm. Później Demateis yy, i wszyscy inni, którzy chcieli po prostu go w ten sposób traktować. I jego płeć nigdy nie była jakoś bardzo znacząca. Nie, on zawsze był taki androgeniczny, wiadomo, nie? już sam jego A, wygląd. Wiesz, tak, nie, pojawiły się te romansy, historie, bo oczywiście. Nie, ale tak, oczywiście możesz je wykorzystać, nie? Ale tutaj możesz, wiesz, tak samo zamiast romansu z Tom, e, jak się nazywa? Partnerka partnerka Benaglima. Alicia Masters, nie? Mm -hmm. Tak jak w komiksach miał ten miał romans tam jakiś, tak. wiesz. A tu też nie był romans, to na innym poziomie działało, nie? Bo Silver Surfer inaczej myśli, nie? Inaczej czuje, inaczej doznaje tak. rzeczy. Prawdziwa, ale wiesz, prawdziwa miłość to było z tą Greenwood dopiero w... Tak, tak, są, tak, 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 tak. ale wiesz, ale to są rzeczy, które możesz spokojnie zmienić, bo tutaj podstawą jest to, że z miłości ten bohater poświęcił swoje życie, nie? Tak. I tutaj jeś, nie I ma różnicy. Straszne, czy po, tak, i, I prowadził potwora... I poświęcał tak. inne planety, żeby chronić. Tak, swyorum. tak, tak. I wiesz, i tutaj, tutaj płeć w tym momencie no nie ma żadnego znaczenia, Mękle. bo to poświęcenie wiesz, może być mężczyzny dla kobiety, kobiety dla mężczyzny, nie? Tak samo tak, może ważne Tak, samo być, to, mocne. może zrobić Szalaba, ale to może zrobić Norin. Tak, dokładnie, nie? I wiesz, yy, 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 ja, ja rozumiem, że No też ja jestem panem Norina Rada, nie? Ja go lubię jako postać, nie? Chciałbym zbać Norina, ale w tym momencie czuję, że to można dobrze zrobić i zachować wszystko ale, to, co wiesz, tworzy yy, Sylwesterfera z tą zmianą. Ja powiem więcej. Jeżeli to jest faktycznie alternatywne uniwersum i Fantasyna Czwórka w jakiś sposób przeniesie się do głównego uniwersum, na, wiem, na końcu filmu, czy w jakiś sposób będzie to zrobione, to uważam, że wręcz zmarnowaną okazją, mało tego zmarnowaną okazją, która była wielokrotnie marnowana w Marvelu, jest nie zrobić innej wersji surfera. Tak, tak. Nieraz psioczyliśmy na Marvela, że jak się bawili w Elswordy. To na przykład dalej ten sam aktor grał prawie identycznego doktora Strange'a w Multiverse of Madness, nie? Na, na, na każdej płaszczyźnie, nie? Gdzieś mieliśmy, że w No Way Home było, bo, bo, bo nostalgia to wzięli starych Spider-Manów, ale już każdy doktor Strange to jest Benedict Cumberbatch. Y a może to się pobawić bardziej, no dla Loki, gdzie miałeś Lokiego, który był cholernym krokodylem, miałeś Kid Loki, miałeś starego Lokiego, miałeś Sylwii, która też była Lokim. E, miałeś te wszystkie warianty, które które coś wnosiły. Mamy inne uniwersa, możemy bawić się na wszystkie sposoby. Ja uważam, że właśnie zrobienie w innym, jeżeli faktycznie trzymamy się tego, że to jest inne uniwersum, to zrobienie tam po prostu Silver Surfera Norina Rada. To byłaby zmarnowana okazja. Yy, po tak, to. Po to po najciekawsze Elseworldy są wtedy, kiedy możemy nimi poszaleć. Jasne, jeżeli chcemy tą fantastyczną czwórkę zachować i przerzucić do normalnego uniwersum, no to wtedy tak. Fantastyczną czwórkę zachowujemy generalnie w strukturze, w której była, ale, ale, ale właśnie w motywie, w którym ma, mamy inne uniwersum. Ja, ja uwielbiam te zabawy. Tak jak w Ultimate, gdzie Galactus to był cholerny rój. To był rój takiej kosmicznej szarańczy. Kinda, która wyjadała planety. Ide idea była taka sama. To jest wielka siła w kosmosie, która wyjada planety. Tylko zamiast wielkiego typa to był rój, który latał i wyjadał planety. Tak, tak, ale wiesz to w ogóle? Ja ten. Yy, zresztą w tym zbiorze, który, który pokazywałem, jest historia, gdzie yy, Norin spotyka cztery swoje wersje, niektóre muszą razem działać. I to są wersje, które każda jest przedstawiona przez innego klasycznego rysownika, nie? Jest ten Sylvester Kirby'ego, Mobiusa. O, już nie pamiętam, kogoś Rona Lima i kogoś tam jeszcze, nie? I to jest fantastyczne absolutnie, i sala Buskemy, nie? I to był absolutnie fantastyczny zabieg, nie? Że masz te różne wersje serfera, które mogą współpracować, które mogą się spotykać, bo Silver jest tego typu postacią, nie? On jest z tych najwyższych, wiesz, to jest size To jest fit, gość, size który fashion. może rozmawiać z Eternity. Tak, tak, tak. Który wiesz, który może rozmawiać z Eternity, który może, wiesz, ręką i wykorzystując tą Power Cosmic, wiesz, rozerwać bramę międzywymiarową, nie? I zobaczyć, co się dzieje po drugiej stronie. Nie ma problemu, akurat z tą postacią. Jest uniwersytet, to jest idealny pod to. Tak. No Ja też wierzę w aktorkę przede wszystkim. Kurczę, bo no to jest tak. bardzo, bardzo dobra nagradzana no, aktorka. No, Mogę zatrudnić świetną aktorkę i jeszcze raz to powiem. Jeżeli mamy. E, jeżeli mamy. E, Ellsworth, jeżeli mamy e, możliwość opowiadania wariantów historii, to ja jestem. Po prostu mega zadowolony, jeżeli bierzesz innych aktorów. Ja uważam, że właśnie Multiverse of Madness było zbyt bezpieczne. Że tam yy, mm -hmm. dużo. Wiesz, miałeś yy, na przykład yy, Captain Marvel. Ją yy, grała. Yy, jak się ta aktorka nazywa, która grała też w Captain Marvel. W każdym razie mogli dać jeszcze kogoś innego. Mograć kogoś kompletnie innego, kto jest Captain Marvel w tym świecie, w którym Ja Ja Cały czas żałuję, że ten, że e, jednak e, drugiego Stranger nie zagrał ktoś inny. Tu Absolutnie, Kabel żeby drugiego stranger zabrał podstawowa. ktoś inny. To, 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 to byłoby w ogóle najlepsze. Ja, ja absolutnie jestem mega fanem tego, te, te, tego motywu, w którym masz innych aktorów, w którym masz kompletnie wyglądają No uwielbiamy into the spider verse gdzie masz Spider-Panka, spider świnie spider man i Mogę tak długo. Masz te najdziwniejsze koncepty, Penny Parker. No, to, to jest ciekawe, to jest ciekawe, kiedy, kiedy robimy multiversum, w którym naprawdę możemy poszaleć. Nie, nie chodziło mi o Brillarson, chodziło mi o nie. Lynch. Dziękuję. Tak, o La La Lynch, Lynch, tak. I, i dlatego mówię, yy, ja, ja, ja będę stał właśnie na, na, na przyznaniu, że. Jeżeli robimy Elswordy, jeżeli fan z jest to proszę, pobawcie się jak najbardziej. Zróbcie tam tak bardzo szalony motyw jakiegoś. Się... I mało tego. Myślałem sobie przez chwilę o doktorze Dumie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Dum pochodził z głównego uniwersum, bo w przeciwieństwie do anteny czwórki, Dum. A, mógł dalej być kumplem, jeżeli mówisz, że oni jak do swojej mocy się przenieśli, tak? Dum mógł być dalej frenem i rida ze studiów. Mogli się znać wcześniej. A potem Dum już mógł spędzić czas w latferii. Dum w przeciwieństwie do fantastycznej czwórki, nie musiał się afiszować w Nowym Jorku i pokazywać swoich mocy, i być wielkim tutaj panem, o którym cały świat słyszał. Dum jest w latferi, dum jest tam daleko. Wiecie, w Europie, tym obcym kraju, do którego zawsze jeździli w komiksach, jeździły postacie na, na, na wakacje tak, do Europy. Obok sy sy Symkarii. Symkari i i czegoś tam. jeszcze. W tym. W DC była też ta, jak się nazywała, ten te, te kraj. Markowia. Markowia, właśnie. Gdzie tak. Jest, Teraz i jest, tak dalej. No, więc, y więc jakby y kończąc to. Y więc cały czas możesz zrobić motyw, w którym Fancy tu się pojawia. I, w, i, na I na końcu widzisz Duma, który patrzy, Richards powrócił. <laughs> Myślałem, że jeszcze ma moce. Interesting. Udało mu się rozgryźć tutaj to, tak. jak przekraczać wymiary jako pierwszy. Dum dum będzie miał nad tym władzę. Cokolwiek. Dalej da się to zrobić. No, dobra. I jeśli chodzi o nasze dzisiejsze newsy, to tyle. Tak, dzisiaj mówiłem, mamy mniej newsów, ale, ale myślę, że było ciekawe. Więc przejdę. Tak, przejdźmy... tak w, przyszłym, w przyszłym tygodniu w ogóle, ja już mogę powiedzieć sobie na miniaturce, bo to będzie ten Joker. Jestem tak ciekaw tego Zwiastuna. Dobra, już... Zwiastun będzie jutro, ale jeżeli nic przez tydzień nie zdarzy się większego, to prawdopodobnie będzie Joker. Tak, tak, tak. Przypomnę, że ten, ten, ten Tinder już tak mnie nastawił, troszkę, wiesz, ciekawie, wiesz, jestem ciekawy. Tak. Ja I... jestem ciekawy, ja jestem ciekaw, nie jestem, ja jestem ciekawy. <grym> jestem ciekawy, jestem ciekawym człowiekiem, ale jestem też ciekaw. <grym> Dobra, Dobra. więc możemy przejść do pytań. I tu przypomnę, że pytania możecie zadawać nam zarówno jeżeli wspieracie nas na Patronite. W tym miejscu bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które nas wspierają. Tu przypomnę, że materiał, który był specjalnie dla naszych wszystkich wspaniałych osób wspierających o firmach Marvela z tego pięknego okresu pomiędzy rokiem 2000 a. Technicznie rzecz biorąc, w 2000 musieliśmy o 8, ale ostatecznie uznaliśmy, że zahaczymy o 2011, czyli do takiej kompletnej dominacji MCU, które, które nastąpiło według nas przy Avengers pierwszych. Więc gadamy o wszystkich filmach spoza MCU, tak? Nie gadamy w tym materiale o, Ave o hmm. Avengers, o Iron Manie, o tworze, że to robiliśmy już po latach, tylko gadamy o Ghost Riderach, Panisherach, i i tego typu e, klasykach kina w tym materiale. On już jest dostępny dla wszystkich. Od wczoraj. Natomiast dla naszych mecenasów pojawiła się już ankieta, e, w której będzie wybierany e, so, w której będzie wybierany e, kolejny, kolejny materiał. Więc jak coś, to już mówię, że, że się zaczynają. E... Głosujcie. Zobaczymy, zobaczymy co, co, co wygra, eee, ostatnim razem był bardzo blisko Zmierzch i ten właśnie materiał, który wygrał, e, minimalnie wygrał, tam chyba dwoma czy trzema głosami, jakoś tak bardzo, bardzo minimalnie, zobaczymy co, co będzie kolejnego. I ankieta jest otwarta do niedzieli tej włącznie, no bo oczywiście... E... A ty, ty, ty co oglądałeś kiedyś Zmierzch? Musi pierwszy, pamięta. pierwszy Zmierzch, Też tak odważyłem. i zasnąłem prawie na nim. Ja obejrzałem dwa razy tego samego dnia. Bo ja obejrzałem w nocy i nie Ale mogłem pierwszy? uwierzyć, co zobaczyłem. Tak. Boże, ja go obejrzałem w nocy. Tak mówi... ja... ja go nie, ja go obejrzałem w nocy, nie mogłem uwierzyć, co zobaczyłem. Ja wtedy na stacji mieszkałem ze kumplami, Obudziłem ich o siódmej i mówię, że musicie to kurwa zobaczyć, bo nie wierzę, co zobaczyłem. Ktoś musi to ze mną zobaczyć. Siedliśmy, oglądaliśmy drugi raz zmierzch. No. A później, o, później z, z koleżankami, które były fankami, latałem do kina na każdy nowy zmierzch, bo to było niesamowite doświadczenie. Nudny. Nie wiem, podobno nie, no, nie. pozostałe są głupie a, i są śmieszne przez to, ale pierwszy jest strasznie nudny. Kurczę, jak w Ulturi wchodzą, to tam się dzieją rzeczy, o panie, co cię czeka jeszcze? O, mam nie, nadzieję, nie, nie że Nie wiesz, czy mnie czeka, pamiętaj, że na razie nawet jeśli... A nie, ruchy, tak, ja, tak, tak, się, tak! tylko tak, na tak. pierwszą część, a potem zobaczymy jak dalej. Tak, ja tego nie, ja nie steruję tutaj głosami, nie, nie. Tak, to więc nie zobaczymy jak, jak to będzie. Yy, dobra, więc, yy, więc tak. Yy... zaczynamy od pytanek. Tak. Na... Jak jak pytania w ogóle naj, najdziwniejsze na świecie bo ja, <grywa> Dostałem od Oscara coś, czego się nie spodziewałem. Dostałem popa, dziurę <grywa> Ja nie wiedziałem co to jest, więc gdzie <grywa> masz radek. To jest, jest absolutnie cudowne, bo jest piękny w ogóle ten. E, dostałem e, nowe te, nowe gniotki. I mam na przykład, to jest najcudowniejsze, że mam gniotka War Machine, który, a wiesz, można mu majtki ściągnąć żelazne. <laughs> nie wiem, jak to, tego nie to jest. Taka <laughs> tego, nie, tego nie wiedziałem. prostu mu żelazne majtki ściągnąć i ten. I ma też e, pancerzy, który mu się ściąga. Jestem pod wrażeniem. To idzie coraz bardziej do przodu. w ogóle razem War Machine Ironmana w duecie. Tak, War Machine Ironmana i Spidermana. I się a. bawię nimi. Sam. Tak. Eee, no dobra, to pytanie zaczynamy. Noob Master 69, oskarżę. Co masz o czwartym sezonie Harley Quinn? ile nadal bardzo lubię. Tak, uważam, że od trzeciego sezonu schodzimy z Harley i wątki są coraz mniej istotne, coraz mniej ciekawe. Z kolei uwaga przychodzi na Bad Family, Nightwinga, Damiana i tak dalej. Spoiler, czekając na piąty sezon, głównie zadaję sobie pytanie, co z Nightwingiem? Może w piątym sezonie nie będzie lepiej, skoro Harley zbierze nową drużynę? Eee, trzeci sezon był bardzo dobry, ale. Wiemy na kim się skupiła końcówka. Wiesz co? I to jest najsmutniejsze, że ja tak... Mm, już nad, nie minęło tak dużo czasu, a ja trochę słabo pamiętam. Pamiętam te śledztwo z Nightwingiem, które było. Ale czwarty miał się skupić na tym, że Harley jest w Bat-rodzinie, a... Ivy rządzi Legion of Doom i są dalej... ...razem. I próbują jakoś pogodzić sprawy tego, że ona, że Ivy zarządza organizacją superzłoczyńców, a a Harley yy, jest drużynie superbohaterów, to było spoko, ale brakuje brakuje tam trochę na tym etapie. To jest dalej super serial i mi się go dalej super ogląda i i z przyjemnością oglądam, ale tam brakuje już takiego umf i mam wrażenie, że na tym etapie yy, coraz bardziej ratują odcinki, jak się Joker pojawia, bo jakby yy, to, jaką drogę przeszedł Joker i kim jest Joker, tam jest cały motyw, że Joker rozmawia z rodziną, że chciałbym wrócić do bycia złoczyńcą. I bo Joker tam wychowuje dwójkę dzieci i ma żonę w tym serialu. I to jest absolutnie cudowne i on rozmawia, że dzieci chciałbym wrócić do bycia złoczyńcą. I tam rozważają to i Joker ma pomyśl, jak, jak wrócić, i, ale żeby rodzina była zadowolona z niego, tam to, to jest super, nie? Ale, ale jakby całość sezonu ma duże spadki i mam nadzieję, że najbardziej jaram się Kite Manem teraz. Jakby chcę zobaczyć ten serial Kite Man Hell yeah, z tego uniwersum, bo na, z Harley mam wrażenie, że troszkę się formuła wyczerpuje i trzeba by wymyślić coś naprawdę mocnego, żeby, żeby z tym pójść dalej. To nie może się tak dalej ciągnąć. Um, no ja, ja tak powiem, że ja, ja Harley zostawiłem w tym momencie, kurczę, ile jestem z tym to ja Ostatni odcinek, jaki zobaczyłem, to był ten ze z Swamp Ten taki, który mnie złamał troszkę. To było... W trzecim? W trzecim, nie? A to był czwarty. Dziecięgo. No, no, to ja wtedy zostawiłem. Kurczę, z Przeciwili zbudziło mnie. dobre motywy, ale... No dobra. To... Jakobo... XX121. To może kolejna porcja filmowych nadgatunków. Znowu poproszę o po jednym najbardziej reprezentatywnym tytule do każdego. Uwaga. Pierwsze. Chłop nie musi, ale może i jak najbardziej chce. Nie musi, może i jak najbardziej chce. O kurczę. To jest był, był, pamiętam, jak rozmawialiśmy i wykluczaliśmy pewne filmy właśnie przez to, że chłop generalnie chce. I to jest. I to już jest, jest yy, inna sytuacja. Muszę hmm. sobie przypomnieć. Pamiętam, że były tytuły i my je wykluczaliśmy. Yy, właśnie z, chłop musi. Właśnie dlatego. Godowora wykluczaliśmy, ale to w gra. A pamiętam, że jak mieliśmy prywatną rozmowę, to wykluczaliśmy tytuły filmowe, które nam nie pasowały do musi właśnie mm. dlatego. A znaczy, ciekawe, bo sta, 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 stare Godowory. Ale to wiesz, ogólnie te filmy o zemście, ale nie tam. Nie, no w sumie w stare Godowory były o tym, nie? Że on, on, on nie musiał tego robić, ale chciał się zemścić i to go, wiesz, to go napędzało w ten sposób. O, yy, pierwszy Kapitan Ameryka. Tam chłop w ogóle nie musi, ale bardzo chce. I może. Wiesz, e, ten. E, Growy Hades. Zagrał z nie musi. Ale miały być filmy. Y A, filmy, okej, 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 tylko filmy. A... John Wick tak. John, pierwszy John Wick tak. Pierwszy. Bo, bo on. W, John Wick zaczyna musieć w dwójce, bo tam już mu wchodzą w życie. Tak, bo go ścigają i go nie zostawiają w spokoju. Ale w jedynce on technicznie rzecz mógłby zostać w tym domu po tym, jak stracił psa i samochód. Mógłby pojechać z nim samochód, odzyskać, wrócić do domu i mieszkać mm. dalej. Ale chcę cel czego innego. Yy, drugi, Druga rzecz. Ciężko być rodzicem. Typ filmu. Ciężko być rodzicem. Jeden film. Jeden film. i kto to mówi? Cała <laughs> seria. Jezu, ja te filmy kocham. Ko kocham wszystko co tam było, i te podteksty seksualne, i wszystkie inne rzeczy, które się tam pojawiły, i to było coś co mnie e, nauczyło amerykańskiego rodzicielstwa. Takiego wiesz, taki takim starym stylu. Nie, serio, to jest pierwsze co mi przychodzi do głowy, nie wiem czemu. Terminator I te, i te wszystkie, Terminator Dwa. To... A bo ty w to co idziesz, to nie, to ja... E, 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 za... Dobry było, że oni znowu grzeszą, tak? Dobra, jedziemy wszystkie dalej. Filmy. Trzecie, młodzi nie rozumieją starych i vice versa. Eee, wszystkie filmy Johna Hughesa z lat 80. -tych. No proszę cię, to jest podstawa. I najpiękniejsze filmy. Snyder płakał, jak oglądał. Eee, bl, bl, jak się nazywał? Immortals? To z Henrym kawilem. Tak, jest, Bogo, bo, bo imorze z Bogowi potwory. i Mortars, Coś takiego. Coś tak to jest tak snajderowe, że, że, że. prawie snajder. Tak. Wiesz, to i to też nie musi być snajderowe, żeby to brzydko wyglądało, ale może być na przykład film, który Snajder chciałby zrobić, i to jest w jego estetyce, tylko jest dobrze zrobione. Na przykład e, Battle Angel Alita jest tego typu filmem. Nie, on, on jest mocno snajderowy. To, co Snajder robił na przykład w Sucker Punch, nie? Tylko to jest no, dobrze no, zrobiony film. Konrad trochę dobrze mi Adam też, to jest jednak. No slow-mo po prostu wybija. Um, pięć. Nasz główny bohater nie ma pojęcia w czym gra. To wiesz, ale ostatnio się śmieliśmy, że będzie tak z Laurencem Fiszburnem w tym. W Wiedźminie, nie? Yy, ale ale, 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 ale film jakiś. Nasz główny bohater nie ma pojęcia w czym gra. O Jezu, kurde, ja, ja musimy wiesz co kiedyś zostawić te pytania Jackowo, tylko to na, na, na boku i zrobić sobie takie, wiesz, konkretne listy i zrobić z tego materiał cały, bo to jest naprawdę, wiesz, z każdego takiego nasze ulubione, bo jak, jak się tutaj przemyśli się nad tym posiedzi, kurde, bo oj, są takie rzeczy, wiesz, że aktor widać, że nie ma, kurwa, pojęcia, jak on się tu znalazł. Um, A tak na szybko... Yy, Jeremy oh. Irons w Dungeons and Dragons. O kurwa, to jest najlepszy, to jest... To jest najlepszy nie nie To tak, się bardziej ma. To jest główny złoczyńca, ale whatever. Do, no, ale, ale on miał coś innego w kontrakcie. Wiem, że zaciągałem. Niż później I żyjemy w społeczeństwie, ale nie Joker, bo za łatwe. No taksówkarz, jakby. No, to... Jak taksówkarz. No, to, nie, to nie da się. Z... Nie... <laughs> to jeszcze łatwiej poszedłeś. To, to jest, jak ten Joker, no, to taksówkarz, sorry. Ale nie, ta, taksówkarz to jest ultimate film, żyjemy, żyjemy społeczeństwie, w społeczeństwie. No, nie, no, nie da się bardziej. Nie da się bardziej, no. Yy, dobra, Sawicki Radosław, czy oglądacie anime Invincible? Jeśli si tak, to jest szansa pogadankę pogadankę o nim. Jest. Jest, ja już skończyłem, jest. Radek jeszcze nadrabia. Ja powiem tak, yy, ale to wynika też z tempa komiksu. Pierwsze cztery odcinki były nudniejsze, ale pamiętam, że to był też przestój w komiksie dosyć spory. To był taki moment, gdzie trochę nic się nie działo. Kirkman się tak trochę rozpędzał, tam był ten cały motyw z Markiem, który się ustawiał na studia w komiksach, nawet to jeszcze dłużej zajęło. Ale pozostałe cztery, pozostałe cztery są tymi, ty, ty, tym, za co się kocha Invincible. No, coś przygotujemy, kurczę, bo ja muszę sobie nadobić te parę odcinków. Ej, ale tutaj dodajesz tylko tego wszystkiego pytania, bo to się pojawiły absolutnie zajebiste na temat tego, chłopnie, w czym gra. I tutaj jakbyśmy, to też bym wymienił wszystkie z tych, które tutaj się pojawiły, bo jest na przykład Antony Hopkins z Transformers 5. to słyszałem totalnie. tylko o tym, nie, tota nie, 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 nie. Ale, ale to jest totalnie. Madame Webb. Jako ta czasu nie miała pojęcia, Taka, w czym gra. to tak. To, to, to... Tak, tak. I Ma Michael Caine w szczękach 4 również. Akurat Morty napisał w Daredevilu Colin Farley jako burza. Ja myślę, że on, aż za... on był za bardzo. Za bardzo wiedział, w czym za gra. Za bardzo wiedział, w czym gra, dokładnie. <sum> <śmiew> no nie, no ale tutaj Truman nie, no Truman no, tu film na tym polega. <śmiew> nie, że aktor nie wie. Tam tutaj akurat e, aktor dobrze wiedział, w czym gra, nie? I zagrał zajebiście. A i na, na tak samo, tutaj nie też... Nie, to w totalnie wie, o co chodzi. Wiedział, wiedział w czym gra, tylko Leslie Mixon miał taki styl jest grania. Jest idealny tutaj. Tak, jest idealny, no. Roy, w zasadzie nie pytanie per se, ale coś, od czego powinienem w sumie zacząć pisanie tutaj, gdy Discord ruszył. Dzięki za fantastyczną pracę i zaangażowanie, bo przed dwoma laty już naprawdę byś tylko mnie martwym kanałem w subach. A obecnie oglądam, słucham pewnie średnio 9 na 10 materiałów, które wrzucacie. Leka zmiana formatu, lepsze tematy, te nieniusowe, No i zapraszanie gości, dzięki czemu poznałem przede wszystkim Filipa z bez schematu, ale innych, których luźno śledzę. Radku, Twoje drużyny z Premier League, La Liga, Serie A. Jezus Maria, o, kurwa, żeś zamordował. Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga i Ligę. I po jednej mam wybrać, tak? Okej, okay, to z Premier League. To będzie jakieś bardzo sympatyczne z United, ale przez lata również, i to co mi się coraz bardziej zwiększyło, zwielokrotniło, to jakaś sympatia do Liverpoolu. Szczególnie, że ja miałem jedną z moich pierwszych koszulek piłkarskich, to była ta Zielona Kalsberga z Owenem z Liverpoolu. Później mamy La Liga Real. Real Madryt od lat, mój drugi ulubiony klub, po Serie A, czyli po Milanie. Milan to jest mój ukochana drużyna od zawsze. Z Bundesliga to Borussia Dortmund. Ja zawsze byłem fanem Borussii. Ja mówię uwielbiałem jeszcze od... O Jezu, jak się lata 90. Y kończyły, jak był tam Marcia Amoroso grał, e, Andri Moller jeszcze, już był u progu swojej kariery. To są lata przedpotopowe. Ja mam kubek od dziadka, który mi kupił lata temu, który mam do dzisiaj. To jest ostatnia pamiątka, jaką mam w domu po dziadku, taka konkretna. To jest ten kubek z Borussią. E, I ligę. E, f ja dużo serca zawsze miałem do Monako, lubiłem Oser w tych latach przedpotopowych, ale najbliżej mi zawsze było chyba do Marsylii jednak. Nie wiem, jakoś tak, 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 tak po w prostu. prostu. W ogóle to jeszcze jak jesteśmy przy, jeszcze muszę wrócić oczywiście do chłopnie w czym gra. Konrad Pieczek, są wszyscy aktorzy w Inhumans. Nie wiem, czy wszyscy, ale Anson Mount jako Black Bolt, Totalnie. Totalnie. On nie miał zielonego pojęcia co ma robić. To jest super aktor co widzimy w Star Treku, ale on tak bardzo nie wiedział. Wiesz u Scotta ciężko wiedzieć, ale on kompletnie nie wiedział jakby co ma robić. Chłopie, kraje, jakby życie twoje od tego zależało. Dobra. Maciek. Kiedy następne MCU po latach? Wiesz co? Szybcień, szybciej, szybciej niż później. Kurczę, już się zbieramy. Ale żeby na szereś... razie jest naprawdę kupa seriali, które chcemy omówić. Ja chcę no. kogoś bardzo omówić Shoguna, ale to jeszcze dwa tygodnie do finału. Invincible chcemy Fallout'a omówić, koniecznie. Uważam, że jest świetny. Eee... Po prostu teraz się zebrało bardzo dużo rzeczy, które chcemy zrobić. Tak, tak, a my akurat mamy z tym, z, tym, z tym MCU po latach, że to jest projekt, który możemy sobie robić na boku i to też chcemy sobie konkretnie siąść i po prostu obejrzeć film na spokojnie. Nie chcemy też tak robić, że na przykład o, musimy go na jutro zrobić, ten na szybko oglądać czy coś takiego, nie? Bo to jednak jak mamy już to obejrzeć kolejny raz, nie, to chcemy dokładnie, żeby wyłapać jakieś rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy ta, na przykład, ta. nie? A tak jak mówię, no teraz jeszcze jest to Civil War przed nami e, do obejrzenia, więc e, to też chcemy parę rzeczy zrobić. No tak jak mówię, w tej chwili e, w tej chwili e, po prostu jest dużo innych rzeczy. Ehm, dalej. Patroni to już ludzie słońca. Jaka jest wasza ulubiona gra Marvel Marvela? I dlaczego DC? I dlaczego? I czy lubicie takie serie? Ojeju, jak, jaka tutaj jest związanka. Ulubiona gra Marvela pewnie Marvel Snap, bo gramy w A czekaj, ulubiona ul 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 gra na podstawie, tak, Marvela? Tak. Czekaj, ulubiona gra Marvela i dlaczego DC? To tak wiesz. Tak dziwnie, ale ulubiona gra Marvela spada Spider-Man na Sony. DC to Arkham, nie Arkham Knight, to Arkham Knight. Arkham Asylum. Czy lubimy takie... Jak Deck Jack Daxter, tak mam, że Dexter, czy... Jack and Daxter. Nie, Jack tak, and a, Daxter. A, to jest. to no jest, ty... okay, Widzę. Yy, nie, nie, to. A, to są te, to są gry dalej, bo widzę, bo to nie jest raczej ten klank. Yy. No tak, se, se, seria Jack and Daxter, to Naughty Dog, to jest. Tak, 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 wiesz, ta, wiesz, tak jest ta seria. Ta klasyczna seria Platformów Łośnych. Ja mam dużo dużo sympatii, grałem za dzieciaka, ale ja chciałem sobie do nich wrócić po latach i ten, i by była jakaś promocja na. PS, na PS Store i kurczę jednak sermierne to jest. Wiesz nie. co, ja tak samo miałem z Kingdom Hearts. Chciałem do pierwszych Kingdom Hearts wrócić, nie mówię, ale kiedyś miałem radochę, nie? Świat Disneya, piękne, piękne wszystko, o, też mi nie siadło. Jaka jest wasza ulubiona część Assassin's Creed Brotherhood? E, ulubiona se, uilibna Assassin's Creed e, pff, Origins. Mnie Origins, byłoby drugie. I dlaczego? Dlaczego? Bo to jest świetne rozwinięcie Ezio, najlepsze, tam Ezio miał ekipę i, a, kul i w ogóle. To u mnie dlaczego? Bo para z Origins jest najlepiej napisaną, najlepiej napisani bohaterowie, Bo, no, obok nie? tylko Ezio inaczej działał, nie? a tutaj dynamika między nimi była fantastyczna i klimat starożytnego Egiptu też jest super. Miłe słowa dla was, dzięki za wszystko. pozdrawiam, Radka i Oscara żółwik, panowie. E... Dalej, Marysia, panowie, doceniam, że na pierwszy live po zmianie ramki ubrajcie się dokładnie tak, jak na no, swojej nowej grafice czarno-czerwono. No tak wyszło wtedy, fajnie. Nie, to było, to było przemyślane. Tak, to było przemyślane. <laughs> Moje pytanie y, w tym tygodniu: czy obejrzeliście już cały monarch i czy myślicie, że Kurt Russell i nowa młoda obsada pojawił się w jakimś kolejnym filmie z MonsterVerse? Ja widziałem całe Monarchy, nie widziałeś no nie, 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 nie. Mi się no. podobało bardzo, ale nie, nie sądzę. Tam jest. Oni to trzymają na boku po to, żeby. Pamiętajcie, że tam jest też czas inny. Tam są zawirowania czasowe, przeskoki dziwne czasowe ze względu na różne te, jak to się nazywa. Dylan, dyle, jest to słowo, dy ta dy, 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 coś diletację? tam czasu, tak? Dyletacje czasowe. Dyletacje czasowe. Tak, <grym> <Grym> więc. E, to by im się gryzło z filmami za bardzo. Nie, nie sądzę. Monarch jest zresztą inteligentniejszy, a mniej, wiecie, bang, bon, pę. Wielka małpa ciągnie wielką jaszczurkę <laughs> nuklearną za ogon, żeby wrzucić ją do dziury, czy coś tam. Nie, nie sądzę, żeby był jakiś crossover większy. M wie wiecie, może jakaś osoba z pi piątego planu, nie? Tam gdzieś mignie, czy coś, ale nie Kertrasa. I nie z tej, tej trójka Młodej Obsady. Oldman Gary Oldman. Nowe ramki to nowa jakość. Świetnie to wygląda. Bardzo się cieszymy. Pytanie. Aktor Gantz Supermana powiedział, że komiksy, które są główną inspiracją dla Gana przy tworzeniu filmu, to All Star, Superman i Superman for All Seasons. Co, co możecie powiedzieć o tych komiksach, zwłaszcza o tym drugim? Gan chyba też o tym mówił. O, tak, all Star to, 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 to jest... Tam... All Star to szybko, to jest, to, jest, to, jest, to jest Superman w pigułce. Jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego Superman jest Holsą i dlaczego ta postać jest tak ważna i jak pisać tę postać, żeby pokazać jej to, co jest w niej najważniejsze, no to jest to jest All-Star Superman. To, to tak, All Superman to jest ogólnie tak, że All-Star Superman to jest najbardziej, najlepiej przedstawiona super część Supermana, hmm. tak, gdzie on jest nad istotą gdzie są te dziwne rzeczy, na, pomysły Morrisona istotą, która dalej, wiesz, Jest schodzi, człowiekiem, schodzi, nie ma tam, nie, do... nie, nie, tam poziomu. są, tam są... Tak, tak, tak. Tam są bardzo ważne te rzeczy, ta, na przykład scena z tą dziewczyną na która tak. chce skoczyć, nie? To, to są fantastyczne, bardzo ludzkie, nie? Ale on jednak wiesz opiera tak, się na tym, tak. że tu jest Superman jest Supermanem. On robi tam wyczyny Herkulesa, gdzie tam walczy z tymi dwoma. Tak, tymi on dlatego, na on, rękę. On, wiesz, jego, jego kondycja, dlatego tak wygląda i coś to się tak. z nim dzieje przez to, że już jest tak super, nie? Tak. To jest bardzo ważne. A Superman tak. for all season jest o tej jego ludzkiej stronie. To jest Superman, który jest super cały czas, ale tu jest pokazane jak ten chłopak e, dorastał w Kansas. I ty, ja wiem, że Gun musi uwielbiać ten komiks, bo jest bardzo gunowy, nie? i to jest w ogóle Jep e, Loeb e, w najlepszych czasach, gdzie tak on potrafił te rzeczy. Tak jak, jak wszystkie te kolorowe serie Marvela. Tak. Wszystkie, Daredevil, Daredevil, Daredevil yellow, 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 Hulk, Hulk, Hulk Grey. Grey. No, więc ja bardzo, bardzo obie polecam, bo to te dwa komiksy absolutnie definiują Superman na całości. Supermana, tak, tak, więc jeżeli nad tym są, jest bazowany Superman filmowy, to jakby możemy być pewni, że to będzie Superman, a nie mm -hmm. chłopcu skręca kark. Kłuczę w ogóle też rysunki Tima Sale'a w, w, w for All Seasons, mm -hmm. o matko. Czemu? Cześć. Jakie są najbardziej przez was lubiane postaci w popkulturze będące reprezentacją osób z spektrum autyzmu? E, ja mówię wielokrotnie, Reed Richards jest świetnego, cywilę przedstawienia. Mm, też, też bym wziął Rida, bo, kurczę, no to jest ten problem, nie, że z tym, z tym pop, pop autyzmem i jak go przedstawić, nie, żeby... Bo, 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 bo u, Rida, bo u Rida cały trik polega na tym, że on nie jest geniuszem przez to, że jest autystyczny. Nie robią z tego tego, tego magicznego autyzm dał ci geniusz, coś takiego. Najpierw go pisali jako geniusza, on w latach 60. w ogóle tego motywu, że on ma autyzm nigdy nie, mm. nie było poruszane. To był taki typowy... Ojciec nuklearnej rodzinki Fantastycznej tak. Czwórki. Więc on był geniuszem, jakby już na długo zanim to wymyślono, i dopiero później, kiedy wymyślono o tych jego. Autyzm jego nie łączy się z jego geniuszem, bo to jest często robiony. Łączy się z jego trudnością w wyrażaniu swoich uczuć i, komun... i tej takiej bezpośredniej komunikacji, którą Su na przykład jest w stanie bez problemu odebrać i dlatego ich para jest świetna, która jest to mhm. zawsze działa, ale jednocześnie, jakby to działa w ten sposób, żeby Riri Williams nie, nie jestem pewien czy jest, czy w komiksie jest jako osoba autystyczna, wydaje mi się, że Munger jest bardzo wyraźnie wiele tak tak, 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 tak. Tu u Rosenberga Secret Invasion w jego w jej solowej serii to było, było, było. Lunella fajne. Lafayette jest jak najbardziej osobą autystyczną. Mam wra nawet wrażenie, że właśnie jest ten, ten super autyzm, którego ja nie lubię też. Ale u, Lune u Lunelli to też działa w taki sposób. Wydaje mi się nawet, że mogę się, mogę strzelać, ale wydaje mi się, że ten cały motyw zamienianiu się umysłu z dinozaurem i tego takiego, wiesz... Zastanawiam się, czy te elementy, które się tam wiążą, to nie jest jakaś alegoria w ogóle autyzmu, mm -hmm. która ma się odnosić do takiego zamykania. I tego. Wiesz, to, to działa oczywiście super bohatersko. Bo jest dziewczynka, która potrafi zamienić swój umysł z dinozaurem, i wtedy dinozaur jest. U niej i ona wtedy wszystko niszczy i rozwala, bo często robi to, a on kieruje. Yy, ona kieruje tym dinozaurem. Ale zastanawiam się, czy to nawet nie jest nie miało być celowe jako jakieś takie odniesienie. Nie, to, 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 to było, to jako, jako właśnie ta no, powstała jako prezentacja w dużym stopniu, nie? Na, na różnych poziomach. Nie? I tak bardzo fajnie zmieniła w ogóle ta seria. Szkoda, że nie wychodzi u nas, nie? To jest coś, co jest bardzo uniwersalne ja, dla dzieciaków. Mi się tak super to czytało. Ona miała... To nie jest dziewczynka, która jest zbyt genialna na innych znowu. Znowu ten super autyzm. To jest dziewczynka, która... Jest bardzo inteligentna, ale ma na przykład duży problem. Ona normalnie chodzi do, do szkoły, to nie jest tak, że ona jest zbyt genialna i tworzy wynalazki i tego typu rzeczy. Ona ma duże trudności z komunikacją z rówieśnikami, chociaż się stara, chociaż próbuje. Jej rodzice też bardzo starają się o to dbać. Więc tak, wydaje mi się, że właśnie z jednej strony to byłby Reed Richards, a z drugiej strony to byłaby Lunel Lafayette, czyli Moon Girl. I wiesz co, mi się jeszcze naprawdę podobało przedstawienie Power Rangers z Blue Rangera. Tym, okay. tym Power Rangers nie było aż tak dobrym filmem, ale postacie były naprawdę fajnie rozpisane i Blue Ranger też był z głową zrobiony, nie? Okay. A ogólnie w popkulturze to ja, ja właśnie nie chcę nigdy wchodzić w ten absolutnie super autyzm, gdzie jest tylko powiedziane, że ktoś jest autystyczny, i jest powiedziane, że przez to jest geniuszem, i jakby to i, to, i, i jest kompletnie pomijany. Bo ja nie mówię, że osoba z autyzmem nie może być geniuszem. Irid i, Reed, i Lunella są, ale jakby nie tym wyraża się ich autyzm. On się wyraża przede wszystkim barierą komunikacyjną, która polega na tym, że pewnie rzeczy wyrażają w inny sposób. I różni ludzie wokół nich. Lunella ma z tym gorzej, bo ona ma rodziców, którzy próbują, ale, ale ma z tym ciężko, bo jest też dzieciakiem. Ale z drugiej strony jest Rit, który ma o tyle łatwiej, że znalazł partnerkę, która go jest w stanie doskonale zrozumieć, interpretować jego różne zachowania, jego różne słowa, których nie do końca my możemy interpretować. Ale i z drugą stronę, i on sam nie zawsze interpretuje dobrze niektóre rzeczy. Bo. Trochę inna, i ma inny, inny sposób myślenia i on jest obok jego geniuszu, a nie jest to właśnie ten super autyzm, w którym jesteś autystyczny, więc musisz być od razu geniuszem i on to rozpisuje. Reed Richards istnieje w tym samym świecie, w którym jest Tony Stark i obaj są geniuszami. Tony Stark w żaden sposób nie jest postacią autystyczną, nie? czy Beast, czy ktoś taki, a, a, a Reed jak najbardziej, więc tak, to bardzo to lubię. Więc jakby to nie, nie znaczy, że musi już być, żeby tam wiesz, no. E, a czy jest jakaś postać w X-Men, skoro mówimy o reprezentacji, którą byś powiedział, że mogłaby pod to podejść? Bo tak myślałem, o, mm. bo wiesz, X-Men ma bardzo... No i myślę, że to jest też taka rzecz, o której często się zapomina też w, w rozpisywaniu tego. Ale jeśli mm. chodzi o X-Men, to mi nie przychodzi do głowy żadna postać w tym momencie. Mm, nie, nie. Jeśli chodzi na, na poziomie autyzmu... Mm. Hmm, nie, nie, nie wyraźnie teraz. Hmm, dobra, mamy ostatnie od Janusza Ej. Elo jakie są według was najlepsze zwiastuny filmowe? Wow. mi się najbardziej podobał trailer Shin godzili. nikt nie zdradzał tabuły poglądowo pokazał bohaterów głównie Godzilla i muzyka Persecution of the Masses jest chyba moim ulubionym soundtrackiem filmowym eee, najlepsze trailery, wow panie o nie, to, to to, jest nie, to, to jest na jakiś odcinek oddzielny. Może, może, może o to to, to, to. to, Nie, to jest coś, co musimy zapisać w tym żeby z tego odcinek zrobić, bo to sobie muszę zrobić, wiesz, tak. konkretną przebieżkę, tu mógłbym mieć. Uh... Ja pamiętam, jak pierwsza zobaczyłem zwiastun Mad Maxa Fury Road, który był kurwa, ja tak, tam siedzi, i i nagle... Tak, tak, tak. O, o, wiesz, what a day, what a lovely day, nie? Te, tego typu rzeczy, te zagrywki, jak on był zmontowany, ja mówię, wow, to będzie absolutne e, for, się dzieło. I było. Thor e, Ragnarok. Z Immigrant Song Absolutnie Thor Ragnarok Immigrant Song Z MCU Definitywnie najlepszy Teasery mnie bardziej jarały Endgame niż sam Dla mnie z MCU najlepszy trailer ze wszystkich MCU Z calutkiego MCU Thor Ragnarok Immigrant Song Te elementy, te wstawki z Hello Te wszystkie rzeczy Welcome to the world Kurde To był zwiastun idealny po prostu Um, o, e, ten do nowego Batmana też. Um, a tak, um, um, I Nirwana, nie? Wiadomo. Też wygląda. Um, a jeszcze wcześniej przemówiłem przy okazji, co z zapowiadanym materiałem o filmach z gatunku Chłop Musi. Pozdrawiam się wygrzebiemy teraz z paru rzeczy, to to, 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 to hmm. będzie. A to też to jest taki temat, który będzie. My go mamy zapisanego na, w, w, w miejscu, gdzie mamy zapisane rzeczy i on on na pewno będzie. Musimy się wygrzebać z paru rzeczy, które mamy i, i będzie dobrze. Dobra, jeszcze zerkniemy sobie, czy coś jest w tipach Coś jest. Coś jest. Zdecydowanie. Jest coś? Okej. Okay. Jest coś, zdecydowanie. Mm, już patrzę, już szukam, od którego miejsca się zaczęło. Było pytanie o, o... Wielkanoc, okej. Okay. Nie wiem czy to było, czy zdążyliśmy, ale czy już poszło na, na koniec własnego, bo widzę, że był w trakcie ostatniego live'u, ale 33 minuty po północy, więc nie wiem, co przełapaliśmy, ale odpowiemy, bo tam gadaliśmy o X-Men i więc chyba pojawiło się drugie pytanie po tym, jak y, się pomylił y, typujący Bendisa z Morrisonem, więc y, zrobił follow-up. Jakbym po New X-Men Morrisona chciał iść po kolei do czasu współczesnych, towarczać wszystko czy pomijać? Chuck Dixon, Jesus, naprawdę, ja nie, uważam, że nie warto czytać. Nie, nie, nie. Lepiej, lepiej sobie szukać jakiś list, co jest dobre, bo tam jest X-Men, to jest miesięczny, który musi wychodzić cały czas. I tam z często dłużą, są zapychacze no. zupełnym syfem. A jednocześnie była masa wtedy tych serii pobocznych, bo tak, masz po Morisonie był. E, o, e, Jezu, to tam, e, był prosto po Morisonie, był chyba Charles, Chuck Osten? Osten serii. Zapomniałem tak, o on, on, on chyba był chwilę. Bo, bo, bo on pisał o, o trzech penisach. Yy, tam dwóch. Tak, znaczy, to... nie, o trzech penisach było przed, jak pisał Ankany. Tak, znaczy w tym samym czasie, bo on pisał, on pisał, tak. pisał Ankany, a, a Morrison Więc pisał ją tak, dobrych ranów później. Masz Morrisona. Potem masz Widona. To jest dobry ran. Obok masz spin-offy. Cały event yy, i wszystkie obok spin-offy yy, Messiah Complex. I pojawienie się Hope i ten spin-off potem idący, jak Cable ją zabiera, solowa seria z Cablem jest świetna, ja uwielbiam tą serię. Jak Cable i Hope spieprzają przez przyszłość ich Bishop goni, jest rewelacyjna. No ale to już wiesz, ale to są, to są ale po obok, nie, nie serie, jest, jeśli patrzysz na te główne... Ale to, ale to też jest, wiesz, bardzo poboczne, jeśli patrzysz tylko One na te, nie wiesz, X-Men, to nie, nie, tam trzeba wybierać. Wreszcie tam Necrosha to... potem się pojawia tak, ale tam na przykład były, nie, wiesz, te poboczne serie, e, były lepsze, nie? Bo X-Force było, a, później Uncanny X-Force, Re, Remandera było, X-Factor. Po prostu z tych głównych ja pamiętam, że bardzo fajny był Mike Carey, który Mike Carey, który pisał e, X-Men, po prostu. Tą drużynę Rog, hmm. która tam, wiesz, zbierała e, chyba Kable i, i innych, nie? Hmm. E, miała tą swoją drużynę, ale nie, tam było dużo do wybierania. Kurczę, to jest, są lata komiksów, byśmy musieli tak. dać siedzieć przy tym. Tak. Ale, ale jak ja ja w każdej serii, która tyle Dobra. Michael Bogdan. Cześć. Jestem pod wrażeniem, jak w drugim sezonie Invincible twórcy podeszli do adaptacji komiksu. Trochę jak w drugiej Dune. Nie adaptujemy jednej ale zachowujemy sens i mm. przesłanie oryginału, gdyż jest postaci i ich rozterki rozwój. Zgadzam się. Szczególnie w tej drugiej części drugiego sezonu. Jest w ogóle tam wątek, jest w ogóle motyw w komiksach. Jest taki motyw, że Invincible przychodzi jest postać, która jest kinda Robertem Kirkmanem, która pisze o tym super psie yeah, komiksy i on go regularnie spotyka i tam non-stop są dowcipy z zagrywek Komiksowych, na przykład, że czasami powtarzamy jeden panel, żeby pokazać, że postać długo się zastanawia. I w tym momencie masz ten sześć paneli, nie? albo coś takiego. I on co jakiś czas do niego wraca i on mówi o jakimś triku komiksowym, i akurat ten trik komiksowy jest. To w adaptacji przełożyli to na to, że spotyka go, tylko on mówi o tym, że o, ta animacja na podstawie super psa wychuszła świetnie, ale kiedy kolejny sezon? I on mówi, no czasami robimy tak, że na przykład. Nie pokazujemy postaci ust, żeby nie zaoszczędzić na animacji. A czasami pokazujemy tył głowy i tak dalej. Czasami robimy shot z daleka, jak jest dużo ludzi i przejeżdżamy po nim i wydaje się, że oni się ruszają, ale tak naprawdę to Steel shot. Już tutaj, wiesz, i pokazuję te wszystkie... Ale to super, kurczę. W bo to, bo to, bo komiksie to było stopro komiksowe, nie? Tu to dokładnie no. na to, co robisz w animacji. Okej, okay, to, to jestem ciekaw. Dobra. Tomasz. Hejka. Moja pierwsza kontrybucja dla Was. Bardzo dziękuję. Oglądam od kilku lat na przemian z Filipem i Krzysztofem e. E. Majem w pracy i dojrzaniu do tejże pracy. Po pierwsze, Oskar, dzięki za analizę, niósł gigantyczną wiedzę komiksową, najwiadomo PC Masteries. Dziękuję no, bardzo. No nie zbyt, no. ale dziękuję. Tak no, ja ja nie. tak słabiej dziękuję. Radek, spokojnie. Dzięki za Twoją popkulturową wiedzę, polecajki, anime. Komi, Jojo, średnie, ale pomysły doceniam. Kill la kill świętuchu, no, Hunter Hunter czeka, bo Gigant jednak i oralno-piśmiennicze ADHD, które się dobrze włania. Wrocław for the win nie ma lepszego. No, no dziękuję bardzo, to teraz mi miło powiedziałem, ale nie, ale na PC tak się nie gra, na PC tak się pracuje. Pff, 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 pff. Jest statystyka ostatnio, która pokazuje, że coraz więcej ludzi znowu zaczęło grać na PC, i pc cały czas mają stabilny przyrost, kiedy konsole mają stagnację. A pc mają od, od jakiegoś czasu non stop przyrost ludzi. Oczywiście... Wiesz, oczywiście to ciężko powiedzieć co to znaczy grania, bo mówimy o Steamie samym. Ale na Steamie równie dobrze to mogą być ludzie, którzy grają w małe gry, indyki. No, ciężko powiedzieć. No ale graczy, ale... Użytkowników Steama przybyło. Nie, ja sobie żartuję, kurczę, nie każdy gra na czym chce, nie, obie, oba, oba sposoby graja są super i na konsolach i na tym, a najlepszy Switch. No, okej. Okay. W sensie nawet mam w domu, ale nie gram. <laughs> o, Vader napisał, telewizor jest do oglądania, nie do grania. Nie, no ja gram, ja, ja tutaj e, pojadę i powiem, że ja gram często y, na telewizorze, ale na PC, nieważne. <śmiech> <śmiech> e, no i pytania krótkie. Top topów waszej góry wstydu. U mnie serialowa gra o tron. Książki znam. Eee, Okej, okay, kró pytania krótkie. Czyli coś, co jest takie super znane, super popularne, super wiesz, wszyscy wiedzą, ale nie oglądałeś, albo nie czytałeś, albo nie znasz. Czego nie skończyłem? Eee, Wiedźmi trzeci. mi trzeci. U mnie... Jest stuprocentowo. procentowo. Zainstaluję go zaraz jak skończymy nagrywać. <grywać> Musimy się zastanowić, <grywać> Nie przychodzi mi tak na szybko nic do głowy. Takiego top top. Znaczy, że... nie, mam, mam sporo spo, spo, spo seriali, ale to nie są takie, które wiem, musiałbym, to, to chodzi, żebym nie czuł, tak, że musiałem. że czuję, że, że a, że powinienem, ale. Tak, nie tak, widziałem. tak. Wiesz, to mam, mam takie, które. Ale to też one się do niej nie zaliczają. Bo mam takie, które oglądałem, ale które sobie odłożyłem, żeby sobie na spokojnie zobaczyć. Właśnie, na przykład mi... Ted Lasso, Better ale... Tak, nie oglądałem a nigdy nie... całych Sopranos, ale mnie jakoś nigdy nie ciągnęło. Żeby... A to nie jest tak, że masz na kupce wstydu, nie? Właśnie nie jest na kupce wstydu. Nie wiem, autentycznie nie wiem. No, też, też z gier. Też nie ma za bardzo takich rzeczy oprócz tego mi no ten Wiedźmin tak ciąży. Bo to tak czuję, a, że kurczę, chcę przejść, chcę wiedzieć jak się skończy. No i boli mnie to. W tej chwili to jest u mnie, ale to, to prawdopodobnie przejdę, ale okej, okay, w tej chwili, że mam powiedzieć, to jest remake Final Fantasy VII, bo ja jestem jednak Finalowcem, wiesz, to jest coś, co powinienem ograć, to jest coś, co, co chcę zobaczyć, a jakby cały czas nie grałem w ten pierwszy Wejdę na free w ale mnie nie ciągnie do free to nie jest coś, co jest na kupce wstydu. Final Fantasy 7 Remake, okej, okay. to jest to jest u mnie na pewno. Free o, ja, 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 z, ja z tego e, Full Metal Alchemist Brotherhood nigdy nie obejrzałem. Bo obejrzałem oryginalne, które bo Brotherhood idzie bardziej z mangą i wiem, że jest acg Brotherhood i nie mam zielonego pojęcia, czemu do dzisiaj nie obejrzałem. Hmm. Też muszę zaraz się i obejrzeć. Tom Hanks, jak byście go obsadzili w roli Villana, MCU lub DCU? Tom Hanks w roli Villana? Nie, nie, nie wiem, kurczę. Bo to jest ciężkie pytanie, nie? Chciałbym kogoś dobrać pod Toma Hanksa, ja bym chciał, żebym zagrał kogoś, kogo się nie spodziewam. Mister Sinister. O! Tego się nie spodziewałem. Mr. Sinister, totalnie. Żeby zrobić. No. To, bo to bardzo ciężko ugryźć. Chłopak no, ale żeby to. No. Kurde, ja w ogóle ten, ja. Uwielbiam jak tą, tą Hanksa sami wchodzi w tą, już taką bardzo poważną maskę zakłada. Ja pamiętam, jak e, Ricky Gervais prowadził, Gervais prowadził e, te e, rozdania Globów. To Globy były, nie? Co go zapraszali co roku, więc co roku był coraz bardziej, niszczył cały, cały przemysł i jechał no. po nim, jak się dało. I tam właśnie były tak przerażające reakcje Tuma Hanksa, który nie łapał tych żartów i był 100% wkurwiony na to. że wow, on był zajebisty złoczyńcą. W filmie. Mógł być, być Galaktusem. Mógł być Galaktusem, no. E, Okej. Okay. Jane Stevenson, Landgren, Berntal, który, pani byłby na miejscu 2, 3 i 4, bo wiadomo, kto jest u nas na pierwszym. No to 2 to jest Berntal, 3 e, Thomas Jane, 4 Dolf Lundgren, jednak. Chociaż Thomas Jane. E, on go Dirty Landry ratuje, no. Mm, Stevenson. Bertal, Landgren, był super charakter ale dostał niestety najgorszy film zdecydowanie no, Tak, ze wszystkich. Tak, no to tak, 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 ja, u mnie Dirty Landry go ratuje trochę, ale. No, ale to nie jest, wiesz, jak mamy patrzeć na te oficjalne rzeczy. Chociaż okay. dobra, jak 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 liczymy też Dirty Landry, to byłby drugi. <grym> okay. Tak, nie, nie, u mnie przeskakuje Bertala. No, spokojnie, spokojnie. Czyli ja uważam, że jakby udali tak zagrać w filmie całym, jak w Detroit Laundry, okay. to by był absolutną topką. Znaczy dalej by nie przebył Stevensona, ja bo Stevenson jest idealny. daleko przed wszystkimi, ale, ale byłby drugi. P.S. Radek, Subspace Rhapsody, do cholery, Oscar, zrób coś. No wiem, wiem, ale Radek, Radek nie obejrzy Star Treka. No to... To jest ten Star Trek muzyka. nie, o nie, to już nie, nie dołożę. Nie dołożę, ja mam problem z oglądaniem seriali. Mi się teraz na przykład, tak jak zresztą gadaliśmy ja? dzisiaj z skarem wcześniej, że mi się dużo lepiej teraz gra w gry i ja lepiej spędzam czas grając w gry, niż jak mam oglądać jakiś serial. Ja, kurde. Ja sobie puszczam muzyczkę z South Beach, Rap Studio. Tako, tako, bo lubię. Po prostu te kawałki. Uczy, może ten odcinek zobaczę, ale kurde, nie, nie, nie mogę też obiecać, bo wiecie jak to jest. Ej, mam polecajkę dla Skara Netflix, jest serial Final Fantasy 14: i jest światła. Myślisz, że nie widziałem? Opowiada, jak ojciec i syn odnawiają więzi grając w Final Fantasy. Jestem w tylko pierwszym odcinku, A, to, to jest to. Wierzę, że możecie się spodobać. To, niedawno, Jezu, ja... to, to nawet, nawet ja to widziałem, bo to Paweł kiedyś wklejał to i to tłumaczył. Ale wiesz co, jest, ten serial jest, jest, no wiadomo, on jest taki full cheesy, ale jest jego lepsza wersja jako, se, jako film. Zlepiony jako film. Nie wiem, on był jakiś czas temu dostępny za darmo na YouTubie, nie wiem czy dalej jest. Ale w filmie to jest dużo lepiej ujęte i bardziej tak zwarte. Więc tak, ale oczywiście, że to widziałem, proszę cię. Dawno temu to widziałem już i, i, i gadałem. To, ta, tak, tak. Eee... Lecimy dalej. Blob. <laughs> Czy w przypadku sukcesu X-Men 97 może on sprzedać się kontynuacji innych animacji? To pytanie już padło, ale powiemy, niech będzie. Serii The Animated Series. Spider-Man, Fantastic Four i tak dalej. Jeśli tak, to co chcieliście? zobaczyć? Nie ukrywam, chciałem kontynuować Spider-Mana, bo zakończenie było okropne. Obaj gadaliśmy, że technicznie Silver Surfer'a, stamtąd. Ewentualnie Fantastyczną Czwórkę, jeżeli jeszcze to bardziej... Jeżeli rozwiniesz to jeszcze w stylu tej e X-Men, to Fantastyczną Czwórkę jak najbardziej. Spider-Manu najmniej, ale to dlatego, że my obaj... Znaczy nie ale skończymy... wiesz co, ja jak o to pomyślałem, to ja bym chciał jednak zobaczyć tego Spider-Mana, żeby Spider-Man odnalazł Mary Jane. Okay, bo mi jeszcze tego jeszcze brakowało, to było tak czekają. ujebane. tak. tak. Ale wiesz, no, my jesteśmy wielkimi fanami spektaklu. Chociaż z drugiej strony też byłem fanem większym Evolution i e, X-Men, e, Wolverine and the X-Men, a. a tutaj wielkie zaskoczenie, więc czemu nie? Ale... O, tutaj w ogóle jak o wszystkich projektach też mówimy, to Wejder wspomniał Avengers and Mind is Heroes, i jest jak, jak kocham ten serial. Nie ma drugiego projektu. Może, może spektakulę Spider-Man i, i był, był blisko tego i Superman, the Animated Series, ale na poziomie tego jak przełożyć miłość do materiału źródłowego tak, tak. na animację, Kurde, tam nie? Wszystko, I wiesz, i tam wszystko, tam było Secret Invasion... Tak, oni dokładnie brali te storyline, ale nawet wiesz, Tak, ale Origin Scotta Langa, Antmena, który połączyli z Power Powerman and Iron Fist. W serialu Avengers, gdzie mieliśmy Danego, gdzie mieliśmy Luka i Scotta i to była zajebista fabuła, nie? Tak, tak Oni tam to tak się sprawnie poruszali po tych rzeczach. Tak, ale te historie Ale podobnie robią teraz w 97, nie? Jak zrobili Inferno trochę inaczej, jak. Kurczę, ale jak ktoś naprawdę, jak ktoś nie oglądał e, Avengers End, Mind is Heroes, zobaczcie sobie, bo leży na Disneyu, Tak, tak się muszę. pojawia nawet jak trzeba. Było. Wszystko tam jest, wszystko tam jest, tam jest na dosłownie Black wszystko. Tú. Tak, kurczę Black Panthera, Origin zrobili zajbiście, to stale, zdradę później, to wszystko, bo. cała historia Wiżyna, tam jest wszystko, wszystkie klasyki. Z, y, Kurwaka zrobili całego. Myślałem, że się tego nie da zrobić. Zrobili z y, Chris Cruelwall. Cudo. I ten intro. Du 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 The world is alright. It's on my own. Avengers assemble. Always <prostu Interestingly> to for one. Du 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 du. Avengers. Damian. Egmont wydaje w tym miesiącu Mroczny Kryzys na nieskończonych ziemiach. Pytanie, czy w ogóle warto wchodzić w ten event według mnie? Czytałem jedynie wojny cieni bez międzywymiarowej ligi sprawiedliwości. Dzięki z polecajkę. i Night Plus DLC, Bawiłem się wybornie ponad 70 godzin. Super. Radek kiedyś przejdzie, a ja przeszedłem i jest świetne. Yy, nie, nie warto. Uważam, że ja dark wracałem do Dark Crisis i się odbijałem. Wracałem i się odbijałem. I to jest kiepski event. Ja nigdy nie przeczytałem. Pani, jak to zaczął ja wychodzić? Przydałem. Zostawiłem i nie, nie przeczytałem. Tam nie nigdy. ma nic wartego uwagi. Naprawdę nic. Ja lubię Williamsona, naprawdę lubię, e, jak on pisze właśnie e, Damiana, jak e, próbował różne rzeczy ogarnąć, ale tutaj tego przerosło, zrobił taki bajzlowaty event. Dan Wywio, cześć. Co sądzicie o serialu Magnum Pi? i Zakonnice? pracują w niedzielę. Nie ma bardziej ikonicznej sceny no. niż... Ja uwielbiam jeszcze e, zmontowaną wersję. Bo ogólnie, tutaj powiem, powiem jak, jak wygląda ogólnie, bo cała idea polega na tym, że y, masz y, głównego bohatera, y, który przebiega i nie pamiętam o co pyta zakonnicę na drabinie, ale coś tam, ona mówi, nie, nieważne, zakonnicę stoi na drabinie, on przebiega i w tej normalnej wersji serialowej jest mody, że widzicie, jak zakonnica wyciąga, bo to, jest prze, to, to nie jest zakonnica, nieważne, ale wyciąga spluwę po cichu, i próbuje strzelić do niego, nie? Ale wtedy on zastanawia się, zakonnice nie pracują w niedzielę i odskakuje i strzela i, i zakon... niezakonnica spada z drabiny. Ale jest w necie zajebisty edit, który wygląda tak, że on biegnie i nie widzimy jak niezakonnica wyciąga spluwę. Tylko on po prostu dobiega tak. i zastanawia się, że zakonnice nie pracują w niedzielę i strzela. To, to ma lepszy kontekst, bo jest dużo pewniejsze, ale tak Tak i Tomsek to 10 wąsów w popkulturze ja myślę, że top 3 wąsów w popkulturze na luzie kurde, klata, pięknie zarośnięta koszule, tak, tak. kla... samochód myślę, że klata to on i David Hasselhoff mogliby się tu na, na, na zarośnięte klaty tutaj ponawalać natomiast, yy, natomiast jeśli chodzi o wąsa to tutaj naprawdę top 3 no, piękna, piękna istota ludzka, tą Selek, kurczę. I zawsze ten e, Magnum miał taki drip, kurwa. O ja. bo to jest niesamowite, że wiesz, że e, Chibi Dale nie? są zrobieni jako Indiana Jones i Magnum, Magnum P.I. właśnie, nie? Tak. E, Michael Bogdan. Cześć. Kiedy za dzieciaka oglądałem starą kreskówkę X-Men, to nie mogłem się zdecydować, kto jest bardziej cool. Cable czy Bishop? Cable. Cable, o Ale w ogóle zrobić zajebisty twist w tym X-Men, który mnie... Jeżeli ktoś nie zna komiksów, to nie rozumie, jak bardzo ważne nie, jest nie to. Nie spoiluj, nie spoiluj, ale jest twist. Z Bishopem i Cablem. Tak. I jak ktoś zna komiksy i wie, jaką relację w komiksach miał Bishop i Cable... Bardzo burzliwo. I burliwo. jeżeli pomyślisz o tym... Jeżeli spróbują w tą stronę pójść... W taki sposób... To... de no. facto to, 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 to totalnie zmienia ich. Wiesz, to, to jest wiesz, to, to jest adaptacja Hope Summer's tylko w tej wersji animowanej. Tak, Spory ale, ale z pisze, właśnie tak No, ta, no to to, myślę, o to mi nie? chodzi, o to mi no chodzi. Potem, tak. nie tak, tak. chcieliby pójść w Hope, z bo Cable, ale tak, ale wiesz, bo, bo wiesz jak wyglądało to z Hope, nie? w komiksie, tak, na tak jakx to tak się opierało. przyszłości. Tak, a tutaj ich do... nie gonił... A wiesz ale, ale tak, ale tutaj też, wiesz, nie mamy Hope. Mamy tak. inną postać, która jest Hope podobna i mamy tą postać, która wtedy goniła Hope i chciała I Bishopa, zrobić porządek, nie, a tak. tutaj musi się zająć tak. tą Hope, tym Bard Bardzo ciekawe, jak ja to zobaczyłem, to okej, okay, jak się zna komiksy, no. to rozumiesz, jak to jest duża zmiana, jak jest interesująca zmiana. No, ale ja, ja wiesz, ja ogólnie, ja lubię obie postacie, nie? komiksowo, i Bishop'a i Cable'a, bo oni są naprawdę... Kolejnie ciekawe, plus ja pamiętam jak za Semika to wychodziło, to Bishop, Bishop był, w wejście kurwa na pełnej, całym tym swoim ale, oddziałem. Ale potem, ale potem była pieśń egzekutora i wszedł Cable i był i tak bardziej cool, bo Cable był esencją lat 90. A nie no, wiesz, ale nie, on jeszcze, on jeszcze wcześniej wszedł Cable, bo przecież miał... E, psa, w Semiku wcześniej wcześniej. Tak. Tak, tak, bo on się, ale nie, no w Ameryce też ogólnie nie, był wcześniej. W Ameryce wcześniej. to jeszcze dużo wcześniej, mamy się w Semiku. Tak, 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 i w Semiku też był wcześniej, bo my dostawaliśmy te rzeczy z początku, tak. jak on się zajmował. Ale jest ta New scena, Mutants. jak yy, Logan poluje na Cable'a i dołącza do niego bishop, i Cable roznosi ich obu. Tak. Tak, tak. Nie no, cable, ke... ja w ogóle jestem, ja jestem, wiem, że jestem ultrasem cable'a od ja zawsze. Też, <laughs> też. Jak robiliśmy to, po jak są mieliśmy cable'a przecież na liście. No oczywiście. Ja miałam ja film, że jak pamiętam, jak się jak dziecko się cieszyło, jak znalazłem tak, figurkę ja, Cable'a. Ja czytam teraz serię, gdzie jest. Y, która jest ta nie jest najgorsza, ale. ale ta ta dwóch cable'a? Gdzie jest cable i Nate. No, ale, ale jest, jest średnia. Jest kurczę. Myślałem, radni. że myślałem, że będzie lepsza. No, mi się wiecie, mi się dobrze i to akurat Dugan pisał. Mi się całkiem źle pisało tą z młodym Nate'em, tą serię. Na no, co miałeś na tak. Ona była bardzo spokojna. No, no ja w ogóle ja się, lubię Data. Ja, 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 ja. ja lubię Data i ja lubię tą. Ale to tak, żeby to było lepiej napisane, bo oni mają bardzo fajną dynamikę, nie? Bo tak. To jest ta sama postać, nie? To, no, tylko no, tylko no jeden no ma doświadczenie, drugi nie. Tak, tak. Mm. KL073. Co myślicie o filmie Titanic po czasie? Jeden film, których... Okej, okay, Titanic po czasie? E, znakomity cały czas. Nic się nie zmieniło. Absolutnie to jest. Pik e, e, amerykańskiego kina tego wielkiego. Jeden film, który chciałbyś zapomnieć, by obejrzeć znowu po raz pierwszy? Trudne pytanie. Hmm. Nie wiem, czy chciałbyś zapomnieć. Bo ja czy... nie wiem, bo ja wiesz, to nie jesteś w stanie twierdzić, czy byś przeżywał znowu to samo. Tak, bo tutaj jest, to, trzeba dać poprawkę na to, że w, w jakim okresie przeżyć. życia go oglądałem. Nie do kina na to, zajarany. No. Wiesz, bo... na przykład, jakby teraz miał zapomnieć Matrixa i bym go teraz zobaczył, to pewnie już bym nie czuł tego, Totalnie. co za dzieci, jak ja go oglądałem. Nie? Um, nie wiem, to nie wiem, to by musiał być nie wiem, jakiś Lorenzo Rabi, coś takiego, coś wiesz, co, co jest jednak bardzo uniwersalne, nie? Może Princess Bride. Nie, na przykład Endgame, jakbym dzisiaj zobaczył Endgame, zupełnie by nie zadziałał nie, tak. Nie, ja nie bym... to nie jest to tego cała otoczka... Tak, to tylko w ogóle o, 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 ja zapowiem, bo ma będziemy mieli materiał z, z, z chłopakami z Immersji i z Łukaszem, nie? Się zebraliśmy, ale on będzie dopiero za jakieś dwa tygodnie u, u nich na kanale, ale też będziemy o tym informować i tam y, fragmentarycznie wrócimy do Infinity War i do Endgame. O tych filmach i gadamy i o tej otoczce, jaka wtedy była, nie? I ja, jest, ja jestem multilastem, oczywiście Infinity War i dalej u mnie działa, nie? I tam wyszły nam bardzo ciekawe spostrzeżenia na ten temat i na to, czemu Endgame nie działa jako film nie. i po latach, i wiesz co i wiesz, jest ciekawa sytuacja? Wyobraź sobie, że za 10-20 lat nasze dzieci i w ogóle młodzi ludzie chcą obejrzeć ten film bez tego podbudówki, nie? Po prostu ej, nasi stary się jarali tym, nie? To było dla nich najważniejsze wydarzenie, robili wszystkie mienie świata. Oglądają tak po prostu bez niczego Endgame, nie? To jest tragedia. To jest, to jest tragedia filmowa w tym momencie, no. Musisz, ale to to jest niesamowite. Jako event to jest 10 na 10. Jakby, tak, jako jest, jako, jako film... To jest eee. największy event w historii kina, nie było większego. Eee. Um. Okej, okay. eee. trzy seriale, które byście chętnie obejrzeli jeszcze raz. O, Ra Radek, Radek to, Radek to chciałby obejrzeć więcej seriali, ale... Tak, no na pewno, ale nie, co, co by chciał obejrzeć jeszcze raz? A ja nie mam takiego serialu, który chciałbym obejrzeć jeszcze raz. Tak. Chyba bym zapomnieć i obejrzeć jeszcze raz, ale to też nie mam powodu. Nie, nie mam zupełnie. Ja się wszystkich cieszę. Ja dobrze pamiętam seriale, ja bo jeszcze wygląda... z serialami. Też, z, wiesz, ale też, ale masz tak, że seriale dużo więcej e, czasu tak? inwestujesz. I w inny sposób je pamiętasz, nie? nie? absolutnie. Nie, nie, absolutnie. E, dobra. <laughs> Jak Adam krytykował Infinity War, to Radek buczał na materiale. Tak, tak. Infinity War się nie krytykuje. Jestem ultrasem tutaj również. Dobra, Szanandej. Hej, dawno mnie tu nie było. Rzecz się dzieje w moim życiu. Bardzo dobrze. Po... Blisko 15 latach braku związku, w którym w końcu znalazłem tą jedyną, która akceptuje mnie takim, jakim jestem. Wspiera mnie w walce z depresją i demonami, które się we mnie wszystkie wszystkie lata nagnieździły. Nie jest łatwo, ale mam teraz oparcie, mam dla kogo żyć i dla kogo stawać się lepszym. Nie już Waszych wszystkich materiałów, bo są rzeczy ważne i ważniejsze, ale live y zawsze w jednej chwili obejrzę. Uważam, że Wasze zmiany są bardzo na plus i życzę Wam powodzenia. Ostatni materiał o filmach lat dwutysięcznych super i bardzo spojnikowy, oby takich więcej. Może kiedyś zrobicie materiał o ekranizacjach Harry'ego Pottera. Zacznę od tego, że bardzo, bardzo ci się cieszę twoim szczęściem, bo sam wiem, co to znaczy. O, tak, sub, super stanie, sytuacja. W takim stanie mieć kogoś do oparcia. Tak, to tak jest, tak. I piel pielęgnuj, pamiętaj. Pamiętaj, jak jest dobrze, to pielęgnuj to, uważaj, nie wchodź w ten tryb, że to już tak zostanie. Dbaj. Tak, tak, tak. Dbaj, tak, dbaj o takie rzeczy. A z Harrym Potterem mam taki problem, że ja odpadłem na czwórce. Więc nie, ciężko byłoby zrobić wspominkowy materiał o film, o serii, której ja nigdy nie skończyłem. Tyle mogę powiedzieć. Odrzuciłem mnie to, no. Sorry, ja nie jestem Harrym Potter Harry Potterowcem. No nie no, to wiesz, ale te filmy są robione dla ludzi, którzy są fanami, nie? Tak, tak. I tak obejrzałem cztery. No ja obejrzałem wszystkie, bo ja jestem, ja jestem też Potteromaniakiem. Ja jestem wszystkiego fanem, kurwa. Co się dzieje? Papa Słoń Mariusz. Panowie, staliście producentami, macie zadanie. Opowiadacie za film z dowolnej franczyzy i macie nieograniczony budżet. Mieliśmy już takie pytania. Jest jednak warunek. Z serii Scenariusz odpowiadają, ma odpowiadać Bartosz Walaszek. O nie. Jaką popularną serię wybieracie? I serię, i scenariusz. Ale co, ogólnie, z czegokolwiek. Masz nieograniczony budżet, możesz wybrać cokolwiek, co tylko zechcesz, wszystko, może być wszystko, ale reżyserem i scenarzystą filmu musi być Bartosz Walaszek. E, Te Messias Dune. Kurwa, po tych dwóch chwilach w Leonewa, żeby im walaszkę zrobił do tego trzeciego Kurde. <śmiennictwo> no, to sobie? No, to było to, 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 to cudowne, nie? Kurwa, Paolo. Co tu się kurwa dzieje? Co to za przyprawa? Ja pierdolę. Oh, siedzicie i ćpacie. Kurwy syny, tępe ja, ja, ja tylko powiem dla, dla jasności. Że Aha. ja jestem największym w Polsce prawdopodobnie fanem wściekłych pięści węża. Tak tylko powiem. E, mhm. Co? Ale. Wściekłych pięści węża? Wściekłych to... pięści węża. Mhm. E, jestem prawdopodobnie największym fanem w całej Polsce. Nie sądzę, żeby był e, większy fan ode mnie. Ja znam ten film na pamięć znam wszystkie teksty tego filmu na pamięć? No kurze ja ja jestem ja, ja kocham pościg. To Te, jest pościg. Z najlepszych rzeczy jakie tez, widziałem. Też jestem fanem. Widziałem, że chyba ostatnio na, u nas na Discordzie było oglądane w ogóle Sarnie żniwo. Yy, widziałem, no, że było oglądane. Ale mimo wszystko dla mnie Wściekłe pięści węża to jest to jest nadfilm. film. znam wszystkie piosenki na 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 już nie wolę Korana i tego typu rzeczy. Wszystkie przysłowia romańskie, które tam padają. Tam jest mój absolutnie ulubiony żart z tego, że każde, każda postać w tym filmie ma na imię Andrzej. O, to jest, to jest tak. Poza to znaczy. Romanem. Jest Roman, jest Roman z Romanii, ale nie licząc Romana z Romanii, wszystkie postacie w tym filmie mają na imię Andrzej. Dosłownie wszystkie. Bo jest ten dowcip, że jest ten jeden gość, który cały czas się pojawia i spowiedzamy, że to jest 15 braci bliźniaków Andrzejów. Ale to samo w sobie jest kiepski dowcip, że tam wiesz, jak się rodził, to matkę piorun uderzył, czy coś się urodziło więcej. Nieważne. Ale to jest kiepski dowcip. Dowcip robi się znacznie lepszy, kiedy jest nieopowiedziany i, i podprogowo dopiero potem zauważasz, że każda inna postać jest. Na przykład, tym Wilanem jest pan Andrzej. Jest motyw, w którym idą do klubu i nagle wchodzi, ty, Ty, Andrzeja biją. Jest takie, nagle zniko, i to jest tak, tak rzucane w taki kompletnie kompletnie już luźny sposób. Nie chodzi o tych gości, którzy je przedstawiają, że oni są braćmi, widziakami, Andrzejami, tylko kiedy zaczyna wchodzić na taki poziom, że po prostu ktoś nagle rzuca, że ty patrz, Andrzeja biją i nagle znikąd. I wiesz, że każdy tam ma tak na imię, dosłownie każdy. Po raz kolejny to jest nadfilm, więc <ścoughs> może i może i Myśleż dziwny, ale... No... Kurczę, a ja w ogóle ten, w pieści węża, to też, tutaj jak się pojawia shang nie, też mógłby nakręcić. O, Shang-Chi, shang, -Chi, shang, -Chi. shang -Chi, no wiesz, nie, lepiej nowy Iron Fist, z tym, z tym Jonesem, no, po skocie baku. Słuchaj, ale musisz się nauczyć po polsku mówić, kurwa, musisz tak po polsku, Ech. tak, wiesz, żeby to, żeby to wybrzmiało. Fin, słuchaj, tam olej też taki walki, słuchaj, powtarzaj za mną. O Jezu, jakby go uczyli po polsku. W ogóle ja, ten, ja ja też siedzę na tych, obserwuję te grupki tych Polaków w Ameryce, którzy się, znaczy Polaków w Ameryce, tych Amerykanów, którzy bardzo próbują mieć jakąś identyfikację. to Babi zrobiła ten ten. To, co tak. Kasia Babi zrobiła, filmy u siebie i na tym nowym kanale, nie? I, i wlazłem na tą grupę i na się, bo mój kupa się bardzo zajarał i cały czas wysyła z tego screeny, nie? Ja po prostu w to nie wierzę, nie? To jest, to jest po prostu coś. Tak kosmicznego, nie? Te wszystkie, wiesz, bab babuszki, ten... Bu bunie, czy jak to coś... O Jezu. Andrzej Atryda. Nowy, Anno... nowy Andrzej <śmów> Atryda. mój kochany. Mistrz polecił mi unikać niepotrzebnych walek. Do dziś, do dziś po prostu kocham. Chyba rzuciłem się z motyką... Kurde, za każdym razem, kiedy ktoś mówi słowo kakao, mi się natychmiast odpala w głowie O NIE, NASRAŁO! I to nie jak ktoś mówi... E, wypiłem kakao, a nie nasrało no, zawsze, a. przepraszam to jest, to jest najniższy możliwy humor ale nic no. na to nie poradzę by, by, byłoby Thanos, stranos, nie? Ta, oczywiście, że Thanos, Stranos to no. nie byłoby, Czudo <laughs> Honor, jak jest ten wyrwałeś mi serce, ale to nic i tak zawsze byłem bez serca <laughs> o <kurwa. laughs> absolutnie, tylko Jezu, ale tam jest taki timing zajebisty oczywiście <laughs> Widzicie, tak. Ale mistrz każdą mi nie unikać niepotrzebnych walek, to jest, to jest Tak. Eee. Nie, nie zatkało kakao, zatkało to jest nic w porównaniu, a nie nasrało. To było, że... Ej, wyskakuj z kasy! To chyba nawet Kasik Staszewski właśnie był tym gościem, który wchodzi i mówi, Ej, wyskakuj z kasy! A y, bohater mówi Niestety, ale wydałem wszystkie pieniądze w pobliskim barze na kakao, a nie na i bam! I zaczęło się bić. <laughs> <laughs> Przepraszam. To jest ten humor tutaj, bardzo niski. Najlepszy. No <laughs> Bywalec multiversum. Hej, czy czytaliście już początek Action Comics Jasona Arona? Nie, jeszcze nie czytałem. Nie, wiem, że chyba zwano Murison, ale ja jeszcze nie, tego Johnsona nie skończyłem rzeczy. I Micha Mocny. Dzięki wam zacząłem sagę winlandzką. Moim zdaniem pierwszy sezon od razu weszło do mojego top ulubionych japońskich seriali animowanych. Przygotuj się na to, że drugi sezon jest czymś zupełnie innym. Ale tak, tak zupełnie innym. Tak, tak bardzo innym, że... Jest zupełnie innym, wielu ludzi miało zarzuty co do niego, ale ja on... uważam, że drugi jest lepszy niż pierwszy. Ja oglądałem drugi, ja wiedziałem, że on ma być inny i jednocześnie byłem po prostu przeabsolutnie szczęśliwy. No. Czyli to jest w ogóle tak zajebiście złożona droga bohatera, nie? Który naprawdę y, musi się zmienić. Tak. Podejmuje tak. decyzję. No. Yy, I wasze zdanie o Torfinie i Askeladzie, Moja lubiana postać. Torkelu trafił do mojej topki antagonistów. Panus. No tak. Torfin, y, Torfin w pierwszym sezonie to jest właściwie tylko ten gość nakręcony i Jakby tam ciężko powiedzieć coś więcej. No to jest. To jest jedno. O, ty, ty. Ale jest zajebisty, jeśli chodzi on o zajeb... umiejętności. No tak, ale on tak naprawdę robi się ciekawy w drugim sezonie. Tak, 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 ale w pierwszym to ma tak jest... działać, nie? Tak, to ma że wiesz, tak działać. Że on w pierwszym ma być tą maszyną, którą tak. jedną rzecz, jedna, jedna rzecz nie To rzecz, Jest tylko jedna rzecz, taką tak. ma jedną cechę charakteru. A drugi to on jest tą cebulą, gdzie sobie się zdejmuje warstwy i z tego no. wychodzi człowiek, nie? Askrat jest najciekawszą postacią, jakby nie ma żadnej wątpliwości, to jest absolutnie najlepiej napisane. Torkel, no i tropki antagonistów. Ja nigdy nie traktowałem Torkela jako antagonistę. Nie, szczególnie czym jest... dalej w last, tym Turkel... więcej będzie Torkela. Turkel to jest, to jest tej... taki frenemy, no. To jest ten gość, który chce się napierdalać, ale jednocześnie on szuka czegoś, on jest ten taki... Nie wiem, dla mnie on jest... Ja bardzo lubię Torkela, ale ja ja nie wiedziałem. E... Kanut... Kanut w drugim sezonie jest znowu. W pierwszym sezonie on jest... On ma ten moment zmiany, ale to taki... No, tak, w ogóle, w ogóle Ka Kanut, Kanut działa na innych zupełnie zasadach tej serii, nie? On jest cały czas gdzieś w tle. On robi swoje rzeczy, tam dużo czasu mija, ale on jest po podbudowywany pod on, konkretne właśnie. rzeczy w przyszłości. No i, no i Tors to wiesz, to jest najlepszy człowiek na świecie. No, Tors no, to, to jest ta postać, nie? Ale Torsa, jak poznajesz, to od razu wiesz, że ma dwa dni do emerytury. No. Zacząłem do... oglądać ten serial i poka zaczynają pokazywać mi, jak z jak tego niewolnika tam, wiesz, ratuje, i nie, a potem nie ratuje, ale próbuje i kuję. Ja mówię. Okej, okay, ten gość ma jeszcze góra dwa dni do emerytury. No. Ale on ten, ale a on. Dziwny wojownik jest... nie potrzebuje miecza. No. No, ale on jest tak dobry i tak pozytywny. Tak, to, ja umiem takie postacie. To, to jest najbardziej dobry. Ja też, ja też wiem. A w drugim sezonie będzie Einar, który Eynar, będzie cudowny. Przygotujcie Eynar, się. Einar to jest to jest Ultraziom. Einar to jest to jest napisane taki główny charakter to Ultraziom. No, no. Jest ta relacja między nimi tak cudownie działa między postaciami. Ja absolutnie jeszcze uwielbiam Leifa. Uważam, że Leif jest prawdziwym bohaterem tej historii. Tak, tak. Lejf, ale ile on, 13 wie... lat tam pływa. Czy to się czy ja ich nie wiem. Tak, tak. tak to dla mnie Leif to jest ten, to, to jest ta bardzo cicha, cicho, cichy bohater tej serii, ale jak myślisz, ile on życia poświęca, bo coś obiecał i, i, i musi to zrobić, to najlepiej jak on przygarnia tego chłopaka, który też jest yy, yy, Torfinem i potem Bug guys, i masz te oczy to jego... Guys, no. jest. Ale cała, cała ta ekipa, nie? I tam w ogóle wiesz wszyscy, wiesz, super, że tam wszystkie te postacie które wydają się, że będą stła, one przeżywają naprawdę konkretne swoje storyarki, nie? I są bardzo ważne, nie? Taka Goodread, która się tak, pojawia, wiesz, tak. się będzie kimś tam zupełnie pobocznym, nie? A ona ma swoją historię. Ale lubię, ja bardzo Leifa lubię, bo to, to jest sposób, który naprawdę masę poświęciłeś, że tym zastanowisz. I jakby on nigdy nie miał... On nigdy nie miał w sobie nic złości i nienawiści do Torfina, nie? Jakby nigdy nie miał takiego momentu, że nawet, że wiesz, że go jakoś nie lubi, nienawidzi, nie? Był ten rząd, on on potem kolejne lata go dalej szukał. To jest. Hmm... Elvenor. Nie wiem, bo, bo czekaj, tylko, tylko, tylko tam. Bo ten syn tego. Hmm, Hardana on jest już w drugim sezonie, nie? Kto? Ten, ten syn tego. Z Warmy? Tak, tak. No tak na warmie się kończy w drugim sezonie. A, dobra, Tylko dobra, dobra, to, jest, to... Jest, tak, to jeszcze później tak. będzie, dobra, dobra, to już nie spojluję, bo ja czytam ja mangę, jestem dużo, dużo dalej niż właśnie za parę. ci o tego byczka, co był taki, tego dużego, czy tego... Tego, tego, z łańcuchem typa. Okej, okay, tak. A, A dobra. Ciekawa postać. Ym... On będzie, będzie ciekawszy. Domyślam się. Elwenor. Hej, jako, że już czwartek premiera Fallouta, moje pytanko będzie z nim Wyobraźcie sobie, że żyjecie w tym świecie, bardzo bym nie chciał, gdzie hmm. pracujecie? Czym się zajmujecie? Jak zarabiacie na życie? Zbawiacie puskowie, czy raczej dbacie o swój interes? Czyli Jakbym nie chciał w takim świecie mieszkać. Prawdopodobnie... Y... Ja, ja zakładam, że bym sobie nie mógł wybrać, co mógłbym robić. <śline> pewnie bym był <głuch> na jakimś świecie. Nie, mógłbym wybrać. Po, po, po probie umierającym <śline> kimś tam gdzieś tam. Byłbym gulem, który gdzieś tam siedzi i tylko by twarz odpływa. Yy, nie wiem. Yy, jeżeli, miałbym, jeżeli mógłbym wybrać... Z jednej strony mówię, że mógłbym siedzieć w wolcie, ale z drugiej strony wiemy jak wyglądały wolty. Mógłbym trafić do... tego gorszego woltu. Nie ma miejsca, w którym chciałbym być w takim świecie. Ja też, tak, że nie, ja lubię sobie czytać i oglądać o Falloutie, ale nigdy tego. nie myślałem, że być kimś w tym świecie, nie? To nie jest zupełnie moje power fantazji nawet w najmniejszym stopniu. Nie. Blue Velvet Enjoyer, hey. Ostatnio narabiam Twin Peaks, jakie to dobre, więc chciałem wrzucić temat Lyncha. Co sensie jego twórczości oraz jak zapatrujecie się na jego przyszłe projekty, o które podam się stara. Snoot World, News Dzisiaj, uh, Wisteria, a.k.a. Unrecorded Night. Nie słyszałem o tych nawet tytułach. Znaczy on ma te projekty zapowiedziane, ale ja nigdy nie spodziewałem się niczego konkretnego po Lynchu, bo jego... Opiera się na tym, że macie dać po głowie i ma zaskoczyć, nie? Ja wiem, to, co on zrobił na przykład z kontynuacją Twin Peaks, w życiu bym nie przemyślał ani jednej rzeczy. A ty To co mogę wiedzieć na kupce z tytułu? Nigdy nie widziałem. Twin Peaks? -tu, kontynuacji, nie, nie. Twin Peaks A, widziałem. powiedział. To, to, to musi zobaczyć. Kontynuacji. To, to tak, tak znakomicie lasuje głowę i jeśli masz jakiekolwiek oczekiwania, co się wydarzy, to chuj, nic. Okay. I masz okay. jedną scenę... Kajl McClackham dalej jest Kyle, Kyle dalej z głównym bohaterem tego? Tak jakby dalej jest tam... A, tym... Jest, jest, jest. To jest, jest kontynuacja na pewno, nie? Okay. No, ale masz na przykład taki moment, że jest e, pewna eksplozja z czymś związana i to jest jedna z najdziwniejszych eksperymentalnych rzeczy jakie widziałem w historii telewizji. No, więc warto, warto. I Ja, dlatego, ja się niczego nie spodziewam po, po okay. Lynchu, ja chcę być zaskoczony, nie? I ja bardzo chcę, żeby on te projekty realizował cały czas, ale ja też lubię to, jak Lynch dzisiaj funkcjonuje w popkulturze, wiecie jak jakiś bardzo, w czasie tej pandemii miał te swoje rzeczy na YouTubie i te, te dniowe, nie to są super, super akcje. Neil before Zod, Radek dzisiaj robi ze starego kawalarza, bo uwaga, dobrze. Dawaj, dawaj. Ben Green wchodzi do Baxter Building, na głowie ma DVD... Stephen Carpentera, Arit mówi coś jest na rzeczy. <laughs> o oh shit. Ale to było złożone bardzo, bardzo jestem pod no. Piękne, piękne. Niki Miki. W temacie reakcji na ten Surfera, antywoke kanały i mo jadą celowo na manipulacjach korzyści finansowych. Oczywiście, że tak. Od zawsze no tak. tak. Polecam w tym temacie film na kanale Kinocentryk. Moim zdaniem otwiera oczy i pokazuje fakty i liczby. Mówiłem o takim eseju, który był ostatnio, już nie pamiętam, przepraszam, gdzie, o Critical Drinkerze i o tym, jak on manipuluje i o tym, jak on to generalnie robi. Ja pamiętam, jak kiedyś widziałem u niego, jak yy, omówienie trailera do She-Hulk, Jak jeszcze nikt nie wiedział, kim jest She-Hulk i mówił, że. To jest zjebany film, bo to jest postać, która sama poddała się tej procedurze, bo zobaczył w trailerze, jak ona leży w jakimś miejscu, czy tam jest, w jakimś miejscu idzie, i mówi, że się sama, a potem narzeka, że jest Hulkiem. Nie, jakby. Wiemy, że w, ani w komiksach tak nie było, nawet w serialu, który był kiepski, tak nie było, ale goś zrobił całą narrację w tym, jako to głupia postać, bo się poddała tej procedurze, i yy, wiesz. No. No bo trzeba, jak wiesz, kontent robić, no, nie? To oczywiście, że trzeba robić i trzeba znaleźć dawać cały czas tematy, które są. Oczywiście, że manipulacje. Zawsze pomijanie różnych y, kwestii, y, uderzanie w... Jest jeden temat jeszcze, którego dzisiaj nie poruszyliśmy. O Disneyu. Gdzie była, była próba sięgnięcia po, y, po władzę, powiedzmy, przez mieliśmy całą cały, próbę przewrotu przez w Disney'u i e, ostatecznie się nie udała, e, bo był o, Pelz nie pamiętam jak miał na imię, e, który próbował zdetronizować Igera i zająć jego miejsce. I ja nie, nie mówię, że Iger jest, wiecie, to jest dalej wielki kapitalista, ale drink polega na tym, że Pelz tak naprawdę to jest Gość, który jest yy, marionetką Ajka Perlmatera, który chciałby. Yy, do, do dziś ma wielki ból na dupie za to, co się stało, po wiesz, jak, jak, jak się potoczyły sprawy. No ma. I Pelc jest tak naprawdę jedną wielką marionetką, więc yy, jak bardzo Iger jest wielkim kapitalistą, no to gdzie jest Iger, a gdzie jest Perlmater? Bo tak naprawdę to o nim była mowa, nie? To się nie udało, 90 parę procent osób poparło Aigera, e, więc tam nie, nie doszło do tego, ale ile było, kurde, retoryki o tym, że Walk Disney i że tego typu rzeczy, a jednocześnie jak my mówimy o tym, jaki Walk Disney, jaki ten, Disney robi najbardziej tchórzowe, tchur, tchórzliwe rzeczy, które miały, tchórzliwe, nie tchórzowe, tak, tchórzliwe hmm. rzeczy, które miały polegać na tym, żeby, wiesz, wyciąć przez długi czas pod chiński content, albo żeby, o, Disney jest bardzo odważny, bo w Jezu, jak się nazywał ten seria, ten film? Onward, Outward, nieważne. Ten z y, pratem i Holandem, gdzie jadą ojca hmm. i tak dalej. I tam, że jest policjantka, i ona mówi, że ona ma partnerkę, czy coś takiego. I wow, o, ale progresywny Disney. Ja tak siedzę zawsze. To, to były tak low effort rzeczy, które, i wiesz, jednocześnie przyklejano im e, łatkę, e, wow. i potem. Jak coś zmieniają I, i wiesz, i Disney się zaczął wywalać, i, i, i te kanały zaczęły tak manipulować retoryką, że to dzięki nim, że oni doprowadzili do upadku Disneya, czy coś takiego. Ja siedzę i tak, tak, to, to, to jest to tak kłamliwe miejsca po prostu, które po prostu spinują wszystko pod, pod, pod największy wyżyk kontentowy. Ja nie mam absolutnie żadnego, jakby... Ja sam nie lubię wielu rzeczy, które robi Disney właśnie pod tym względem. Właśnie z tego powodu, że uważam, że tego typu wrzucenie gdzieś w tło postaci w taki sposób to jest takie. Wow, jesteśmy progresywni, ale jesteśmy super, nie? To słujowe. jest słujowe. No. to jest. Co to można jeszcze dodać? Wiemy, jak to działa wszyscy, nie? Wiemy, co ma się klikać. Następna rzecz. Dalej o Linczu. Czy czasy oryginalnych przełomowych seriali kończą się wraz ze wzrostem streamingu? Nie, nie zgadzam się. Nie, nie streaming daje nie, przestrzeń. Mówię to o serialach, które nie dzieją się w znanych uniwersach. Lynch podobno próbuje sprzedać swój projekt, ale studia są jest zainteresowany. To brzmi jak głupstwo. Nie zgodzę się, no znaczy wiesz, to nie brzmi jak głupstwo, bo to jest Lynch, od nie tak łatwo sprzedać. To nie jest takie proste. Natomiast jeśli chodzi o przełom, a za cholerę nie. Dopiero co mieliśmy Blue Eyed Samurai. Świetny serial, absolutnie rewelacyjny, który nie był związany z żadnym znanym IP. No, ale wiesz, jeszcze, jeszcze był. Ja to, zresztą możesz sprzedać. To, to nie, nie, nie jest tak trudno, ale na przykład miałeś serial Rozdzielenie, który był bardzo eksperymentalny. Tak, i fantastyczny, no. nie? Na kółkę nagród, też było ryzyko. Tylko co Sesja robiła wielki wielkie, wiesz. Wielki... Tak, 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 wielki... tak, tak, tak. E, nie no, my cały czas jesteśmy, wiesz, na, na poziomie tych wielkich narracji, nie? ale nawet te eksperymentalne rzeczy, jak na przykład te, e, Devs, e, Aleksa Garlanda, nie, To też było, wiesz, na poziomie pomysłu bardzo linczowskiej, też przeszło. Nie, kom, kompletnie nie, nie zgadzam się. No Konrad pisze. no pro, problem trzech ciał. tak jest na podstawie książki, ale to nie tak, że to jest, wiesz, jakieś nie wiadomo, to jest znana książka, ale, ale to nie jest ustanowione wcześniej IP firmowo-serialowe czy coś mhm. takiego, które, yy, które działa. Więc nie, absolutnie się nie zgodzę, że musiu, muszą mieć, że oryginalnej przemowy przełomowe seriale yy, nie dzieją się w znanych uniwersach IP, że uważam, że dostajemy... Ja dalej no jestem. No cały, zdania, czasą, ja cały czas osiem. jestem zdania takiego. Dostajemy znacznie. To jest, jak wiecie, jak będziecie dyskutować z ludźmi tego typu, jak o tych kanałach, które wcześniej mówiliśmy, które są wyśmiewane, bo dla nich idealnie było wtedy, jak oni byli młodzi, a potem znajdujesz ludzi, którzy walili dokładnie tą samą o ich wczesnych czasach, i tak dalej. A ja jestem zdania, że dzisiaj wychodzi więcej dobrych seriali i więcej dobrych filmów niż kiedyś ich polega na tym, że wychodzi więcej filmów i seriali w ogóle. To znaczy tych złych też wychodzi więcej. Tak. Plus, plus y, też y, kiedyś oglądaliśmy to, co było i łatwiej było wszystko nadgonić. <grym> tak. Teraz po prostu tych dobrych seriali w, w większości nie oglądamy, bo ich jest za dużo, nie? Musimy wybierać. Ludzie skręcają z znanych y, IP i tak dalej. IP, tak. A to nie znaczy, że ich nie ma. Again, uważam, że powstaje więcej dzisiaj do, y, dobrych filmów i seriali niż powstawało kiedyś, z roku na rok. Tylko ponieważ powstaje tego wszystkiego więcej, to złych też powstaje więcej, bo po prostu powstaje tego znacznie więcej. Ale to nie znaczy, że nie ma dobrych. Jest, jest ich naprawdę dużo. I oryginalnych też. Kurde, Beef był ostatnio przecież. To jest kolejny serial. No tak, Beef z The Kers, znakomity wyszło. Ale jest fantastyczny, jest, jest, nie? Jest, jest fantastyczne, nie? No, ale też też coś, o czym dzisiaj wspominaliśmy, wiesz, Ozark na przykład, nie? Cały czas, cały czas coś powstaje, wiesz? I taki, takie też połowy, bardzo wiesz, na podstawie Kurde. konkretnych pomysłów. E, Dark przecież był wielkim hitem. Okay. Nie? Jest to remake serialu, który, y, który był wcześniej, ale nie y, nie jest to, wiesz, znana marka, czy coś takiego, czyli nawet ten Shogun, który przecież wychodzi obecnie. No. To nie jest jakieś Oku... super znane uniwersum, wszystko, to jest remake rzeczy, o której kto, kto, kto nie śledzi, wiesz. W... Nie ma odpowiedniej ilości lat, albo nie śledzi filmów, pamięta wersję z Chamberlainem. No to, to nie jest tak, że. To ten, a to jest wybitny serial. Durażu kurusarzu. Cześć, oglądamy. czwarty odcinek: Exo 97 musiałem zbierać szczękę z podłogi. To, jaka była jakość animacji podczas walki z mm -hmm. Mojo, przypomniało Spider-Rest, absolutnie. Potem mieliśmy mniejszy segment ze Stormy Serial trzyma wysoki poziom. No ten motyw ze Stormy Forge, to ja znam bardzo dobrze z komiksów. To jest to jeszcze to samika no. chyba wychodziło nawet. Więc. No, w komiksach jest, jest lepszy, ale to była rzecz, która była. To było bardzo trudne do zaadoptowania i tak jestem pod wrażeniem, jak to się udało, nie bo Life Dead jest znakomitą historią. Bo tam, te, bo tam były te takie z kosmosu, e te, te główne takie. E Crimson nie wiesz, to, to to. Death Rates, to, nie pamiętam. Ale tam głównie było tej e Depresji Storm I, i wiesz, i to, to, to się opierało na rysunkach Barry'ego i Stora Smitha dalej w większości. to działało, naprawdę spokojnie. Jak się adwersarii pojawia, to ja miałem ciary. Ja też, ja mówię, wow, kurczę, ja zapomniałem, wiesz, Zmaliłem, ja, że będzie ja, ja Adversary. Total, ja totalnie imieniu. pamiętałem. Jak tylko pierwszy schizm, był, ok, okej, ja wchodzi Adversary. <laughs> um, Miro, cześć, co sądzicie o postaci Emperora, cesarza w połączeniu z Baldur's Gate 3? Trochę musiał bardzo dużo spoilować Baldur's Gate 3, ale jest to ciekawa postać. No, też. Szczególnie, masz opcje. Masz wiele opcji, jak to Valor's Gate 3, masz również te opcje. To Valor's Gate 3, więc również masz te opcje. Nie, ja, ja, ja lubiłem pora, szczególnie za tę za ja akcję, która się pojawiła w którymś momencie. Zabiłem swojego się w końcu, ale no... Ja, ja go zabiłem. Ja, ja, ja jeszcze, jeszcze go mam. Miałeś wybór, Nie. mogłeś go... Bo, jeszcze nie. Ja, ja, ja wiem. Ja wybrałem, ja wybrałem, mi, ja, ja wybrałem opcję mi, fuck him up. Wiem. A była ta druga opcja. To jest, w has been Hotel* jest jestem no. CIP. Kiedy pojawia się lucyfer i mówi do e, pewnej postaci I'm gonna fuck you. I wszyscy, I mówi ta. E, jego córka dad, The word is fuck you up. I, i, i tak Jednak okej. że to zabrzmiało. <laughs> Więc. Um, no, ale z Empereurem możesz zrobić jedno i drugie dla jasności. Albo, a, a może nawet jedno i drugie. Nie. Najpierw jedno, potem drugie. Bo nie naraz. To byłoby bardzo dziwne. Może, Najpierw które? Kurwa. Na <laughs> to, to, znaczy... <laughs> to też byłoby dziwne. Konrad, jeśli chodzi o Star Wars, to wiem, Oskar, nie lubisz klonów, ale Bad Batch jest też dobrą produkcją. To mieszanka Mando i Andora mamy przygody, ale mamy też odcinki o policji, Odnośnie klonów na przykład, że nie dostaną emerytur dla weteranów, bo są własnością imperium, a nie ludźmi. A ja, potem zostają oni wysłani jako króliki doświadczalne na Tantis, żeby zasobów nie zmarnować. A potem zostają pokazane porywanie i eksperymenty na dzieciach z punktu widzenia naukowca. Brzmi rocznie. No, ale kurczę, ja nie wcisnę ziemi, ziemnia, bardzo, bardzo bym chciał, ale nie, nie ma szans. Ja sam jestem zawalony. U nas tam. Czy po Gotiku istniałby cień szans na dyskusję o grach CD projekt od Wieżka 1 do Cyberpunk 77. No tu jest taki problem, że Radek ty nie przeszedłeś ani Wiedźmina 3 nigdy, ani. A nie? Nie? Wiedźmina 3 nie przeszedłeś nigdy. No nie. Ani jeszcze nie przeszedłeś? Yy, Phantom Light Liberty. Przeszedłem, że ci to ja Przed Tobą przeszedłem. Myślałem, ja, ja przy... myślałem, że Ty Cyberpunka ja... przeszedłeś, a nie. Nie, 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 ja przeszedłem w e, Liberty Betty w ogóle w trakcie fabuły tego trójki, nie? Ja, ja też, ja sobie no. po prostu grałem w Tak, bo ja zacząłem grać wtedy ten no. na PS5. Nie, bo jakieś grałem na czwórce, bo dawałem tam okay. kupę no. czasu. Zacząłem grać w piątkę i ja przeszedłem, Ja wszystko przeszedłem, ale kurczę, ja tego Wiedźmina, mi ten biedź ciąży. No. no to jest jednak. Dla większości no. ludzi to jest ta gra. Można wywalić wszystko inne, jest tylko ta gra, a Radek tylko tej gry nie przeszedł. Murdej, ja zainstaluję tego biedźmina, ja pierdolę I muszę, ale ja jeszcze muszę bardzo z Gay skończyć. A teraz mi że dałeś Final Fantasy. spierdala. Nas ty... na następny tip, e, który wysłał ktoś, kogo nie przeczytam. Bo umówiliśmy się, że będziemy od tej pory patrzeć na pewne rzeczy i jeżeli są nieodpowiednie, to, to są nieodpowiednie i z różnych powodów nie będę tego czytał. E, więc e, przechodzę dalej. Michael Bogdan. A zapomniałem wspomnieć, yy, nie mogłem zdecydować się między Bishop'em a Cable'em, uznałem, że najbardziej cool i badass była Shard. Shard była super. Nie ja lubię jak Shard była w e, X-Factor, ten który dowodził e, Forge i tam była Mystique w latach 90 był taki tam okres, zaraz miał, po Davidzie, Tak, Forge miał romans z Mystique tam. Tak, tak, tak. Yy, Okej, okay, jeszcze mamy kilka. Szpina Kożerca. Panowie po latach e, wspominacie animacje i ten jeden dziwny film z Robem Williamsem. Robinem Williamsem o Papaju. Ja Papaj tego Roberta pana. Ja to dzisiaj nie wiem, jak to się wydarzyło, że Robert Altpana zrobił film filmu papaju z Robinem Williamsem w latach 90. Wiesz, to jest w ogóle niesamowite ja w tym w tym roku na urlop, bo moją mamę bierzemy z Ulą na urlop na Malce. Bo dawno nie, bo już od, moja mama lata nie była nigdzie za granicą i chcemy, z, chcemy ją zabrać i chcemy iść do tego miasteczka, bo to jest ten, największy ten, największy zabytek chyba Malty, to jest to miasteczko, w którym kręcili papaja, w którym Altman kręcił papaja i tam jest muzeum papaja i w ogóle, jestem bardzo ciekaw tego. Hmm, natomiast dalej jest, co drogo, myślę, że Conor McGregor zjadający szpinak byłby świetnym nowym papajem, co myślicie? Był o kurde, ale, ale on ja, by, nie, ja, ja bym, <gulatuj> ja ja bym chciał, żeby on zagrał i tego, i Papaja i bluto, nie, <gulatuj> i olive oil, też, od razu też olive, żeby tam zagrał, Piękne. wszystkich, cudowny. ale on był zajebistym papajem, pewno no był zajebistym, Stary kawalarz, Radosławie, czy obejrzałeś anime, Mao, Gakin, no, fute, fute Kigosza. shio, Takijo, no mao, no shiso, tensej, shite, shiso, taci no gake. Jezu, jakie to jest długie? E wklejajcie, wklejajcie wklej, wklej, Oskarowi. A yeah. co tu jest napisane? Wklej w, mi to, bo. Mój translator się zepsuł. Wysyłajcie, wysyłajcie. Jezu, kto, kto, wysyła taki, kto wymyśla taki tytuł? Zobacz na to. To jest prawdziwy tytuł? Ja tego nie oglądałem, ja tego nie przeczytałem nawet. Nie pytałem tego czytałem. Jestem dopiero że... Czekajcie, co to jest? Jezus Maria. Jest tak. Jaki to ma angielski tytuł? To ma angielski tytuł w ogóle? Najdłuższy tytuł na świecie, którego nie jesteś w stanie przeczytać. To jest angielski. Eee, eee, kurde. Jest, <grywa> dobra. A gdzie jest jakiś angielski napisał tytuł? stary kawalarz, kiedy on to napisał celowo. I ten A ty stary był... kawalarz zrobił? I ten dowcip wcale nie był, nie był sucharem. Ja pierdzielę. no jest, jest, to taki bardzo dumny. Nie, nie widziałem. Tyle powiem. Jaki no, to angielski tytuł i nie potrafię znaleźć? Dobra. I stary Coś kawalarz nie... dalej ma żart, oczywiście, Radku. Co to mhm. jest, choć jest wysoko? Lecz mówi się, że jest pod ziemią. Nie wiem. Powiedź to zakopane. Się, zawsze mnie złapie, zawsze mnie ma. Dan Kany, cześć, co słyszałeś u komiksa swojego Batmana? Nie czytałem, nie jestem na bieżąco. Radek ja też, czytał, ja ostatniego, nie czytałem Radek, ostatniego numeru. Radek czytał te, ja w ogóle nie czytałem tego Joker Year One, więc... A to nie, to, to, to ja już ostatnio mówiłem, że mi się podobało, ale ostatniego numeru nie czytałem, więc nic nie mogę dodać, nie, bo w ostatnym, ostatnim live mówiłem o tym. W ogóle dziękujemy jeszcze Jackowi za naklejkę, jak zawsze, na koniec. I na tym będziemy kończyć, więc jak wspomniałem, jutro będzie nasza bezspojlerowe, bardziej pierwsze wrażenia, nie robimy recenzji bezpoilerowych, ale moje pierwsze wrażenia z Fallouta. Yy... W krótkim czasie powinniśmy zrobić spoilerowe omówienie. Ee, dalej, co? Dalej będziemy mieć e, Invincible raczej w tym tygodniu? Tak, chcemy, A, w ogóle tak. chcemy spróbować w coś zagrać. To też jest ważne. Bardzo chcemy w coś zagrać. Tak, tak. Nie wiem, nie wiem czy Wam się spodoba. Chcemy sobie pograć w coś i pogadać o pierdołach, jakieś pytania odpowiedzieć, opowiadać i, tak, i ogólnie, zaraz, żeby się zobaczyć. żeby sobie pograć, bo już od dawna chcieliśmy zrobić jakiś taki. Luźny. Tak, tak. A my z Oscarem dawno, też z Oscarem dawno, nie nagraliśmy takiego po, po sieci. I byśmy chcieli właśnie w Helldivers sprawdzić i pewnie, pewnie te te Final Fantasy, bo Oskar cały czas o tym nawija i super nawija. Ja ostatnio, jak no mówię, ostatnio jak wpadłem do Oscara i Oscar zaczął nawijać o Final Fantasy, to dwie godziny tego słuchałem i się nie mogłem oderwać od tego i to jest fantastyczne. W ogóle, o, będzie pewna rzecz, też związana z Final Fantasy, gdzie będziecie nas mogli, jeśli wszystko dobrze się uda, na papierze zobaczyć i Oskara piszącego coś o Final Fantasy tym. No, tak I ja też coś może być, więc e, zobaczymy. Ale ja bym, ja bym, z chęcią pograł to Final Fantasy, ale właśnie w taki sposób, że ktoś mi o tym opowiadał i wiesz. Żeby Możliwe, jak jak na jak wężach poziom, to możemy sobie dungeony porobić, bo wtedy można się od. Tak, bo ja e, chodzi Po prostu chodź, tak, pochodzi, ja za, się zagramy. Zagramy w momencie, jak Oskar podbije mnie, że, znaczy nie, że jakoś sztucznie coś, tylko żebyśmy grali razem, bo ja muszę osiągnąć 50 poziom, bo wtedy będę mówić samurajem. A to jest moje cały cel w tej grze, żeby zostać samurajem, bo Oskar mi pokazał, jakie emotki ma samuraj i jakie ma ataki ma samuraj. A on gra tym falafelem, lalafelem, -fa -la 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 takim malutkim, i to jest przecudowne, jak on jest samurajem. A ja teraz zacząłem grać chłopem kotem, tak? tak mi, mi, i kotem. Jak on się. Mikoty, tak, tak. Już nie gram tym edgy bojem. Tak. Dobra, więc będziemy kończyć i jeszcze raz dziękujemy na koniec wszystkim osobom, które nas wspierają. Pamiętajcie, że jeśli dołączyć do tego zacnego grona, link jest w opisie. Dzięki wam ten kanał się rozwija i ten materiał jak ten, czy wczorajszy, który pojawił się, trafi oczywiście już bardzo, bardzo niedługo na Spotify, więc możecie również nas w tej formie słuchać, aczkolwiek tracicie wtedy piękne walory, które ostatnio tutaj z pomocą Pawła udało nam się tutaj osiągnąć i będą one jeszcze, jeszcze wspanialsze. A na końcu jak zawsze dziękujemy naszym wspaniałym patronom Prime, czyli Adam Augustyniak, Jacek Kukla, Dawid Pyśk, Patryk Komisarek, Marek Kryska, Agata Jączak, Maciej Rędzikowski, Bartek Więcek, Umberto Bekon, Bekon. Aleksander Jurek, Michał Senger, Aneta Pietrowa-Joselinska, Oliwia Sylwia Trzepizur, Łukasz Stąporek, Łukasz Jarczewski, Joanna Dębska, Oskar Jakieła, Jakub Jamros, Piotr Kubisiak, Paweł Jankowski, Marek Wojtowicz, Oldman Gary Oldman, Radek Sawicki, Beata Załoga, Mikołaj Zimnicki. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy Wam za bardzo hojne wsparcie i zapraszamy do dalszego śledzenia napisów końcowych. Trzymajcie się, hej!